Jakie znasz nadmierne uproszczenia fizyczne i naukowe w filmach? Chodzi mi o takie jak na przykład złe używanie defibrylatora, czyli do przywracania akcji serca, a to oczywiście nie do tego służy to urządzenie. Okazuje się, że w filmach pełno jest takich naukowych nieścisłości i właśnie o nich jest dzisiejsze Pop Science. Zostańcie z nami. Ja zacznę z grubej rury, Leszku. Ja też. Jak myślisz, czy takie, bo dzisiaj będziemy mówić o takich dosyć, powiedziałbym, no, ciekawostkach, prawda? Będzie ciekawie, będą takie właśnie naukowe lapsusy, które pojawiają się w filmach, w książkach, na płytach pewnie rzadziej, które mogą być śmieszne, ale nie prowadzą do niczego złego. Natomiast na pewno niektóre tego typu uproszczenia, jak chociażby ten defibrylator, mogą być też niebezpieczne, no bo tak naprawdę nie wiemy, do czego służy to urządzenie, a ono jest dostępne na różnych dworcach. Do czego służy? A widzisz. Bo wiesz, no, jak komuś stanie serce, no to wtedy, tak? Nie, to nie do tego służy. To jest w momencie, kiedy twoje serce źle pracuje i to grozi zatrzymaniem akcji serca, to chodzi o wyrównanie tych impulsów elektrycznych do tego stopnia, żeby zaczęło normalnie pracować. A jak już stanie serce, to co? To trzeba masować? To trzeba resuscytację oddychowo-krążeniową przeprowadzić. Więc wiesz, właśnie widzisz, okej, to też bo jest tak taki naprawdę to jest pompowanie serca, no tak? Dokładnie. Głównie, bo to nie jest pompowanie płuc, to jest pompowanie serca. Tak, a powietrze dajesz do tego. Zresztą ważniejsze jest pompowanie serca, taki hint, dlatego że musisz to krążenie utrzymywać, bo tam cały czas trochę tlenu w tej krwi jest. Ratownik medyczny was uratuje. Ratownikiem nie jestem, ale pamiętam ze szkolenia jeszcze to. Aczkolwiek też warto sprawdzać, bo to się czasem tam ulepszają te rzeczy. Okej. Dobra, natomiast widzisz, bywają takie lapsusy, bywają takie właśnie uproszczenia, które mogą być wręcz nawet niebezpieczne, bym powiedział. Natomiast my zajmiemy się dzisiaj tymi fizycznymi, takimi w filmach science fiction bardziej. I tu chyba nie ma za bardzo niebezpieczeństw. Tak się zastanawiałem nad tym, ale nie widzę za bardzo. Wiesz co, bo tak, tu musimy wyraźnie sobie powiedzieć, że fantastyka generalnie, ta, którą nazywamy fantastyką naukową, ona też jest jakby podzielona. Mhm. To nie jest tak, że wszystko wkładamy do jednego worka, że jest coś, co nazywamy tą fantastyką twardą space operą i coś, co jest SF fantasy. I dla przykładu Star Wars to jest ewidentnie fantasy. Tam nie możemy brać na serio praktycznie nic. Dlatego, że jest to jeden wielki taki, nie wiem, jedno wielkie takie mrugnięcie okiem przez reżyserów, przez twórców tego całego wszechświata, tego całego świata, który od początku do końca on się opiera na założeniach tego, co wcześniej, nie wiem, znaliśmy u Tolkiena czy innych autorów fantasy, czyli na swego rodzaju magii. No bo to, co tam się dzieje, to jest generalnie magia. A tam się dzieją takie rzeczy, moi drodzy. No dzieje się. No, będziemy o tym mówić. Myślę, że wielu tutaj z widzów doskonale zna Star Wars i doskonale wie, co to jest za seria, ale mamy serię drugą, która też się na Star zaczyna i której ty jesteś chyba wielkim fanem, czyli Star Trek. Tak. I Star Trek to już jest space opera, Star Trek to już jest coś, co każe nam wierzyć, że jest jakąś tam, może nawet niezbyt odległą, bo to są które lata? 3000, 2600, 2000, no czyli zobacz, no za 200 lat, za 300 lat, tak, czy tam 400, ten świat ma wyglądać tak samo, prawa fizyki raczej się nie zmienią, czyli widzimy pewne elementy, które funkcjonują i ten anturaż i umiejscowienie każe nam wierzyć, że to będzie możliwe, że to będzie zgodne z prawami fizyki, a tymczasem w Star Treku też jest wiele takich rzeczy, które są no, od czapy, tak. O których być może się mówiło, być może się mówi, być może są jakieś tam spekulacje naukowe, bo większość rzeczy, my o tym mówiliśmy już w naszej serii, w Pop Science, ale no przykro mi to mówić, ale te wszystkie podróże nadświetlne, o których tutaj sobie opowiadamy, one znajdują jakieś tam uzasadnienie w jakichś teoriach, ale to są spekulacje naukowe. Tego nie ma. I kto wie, czy no raczej patrząc na to, jak się wszystko rozwija, to trudno nam wierzyć, że
że to będzie. No wiesz, zawsze zakładają to, co nazwaliśmy tutaj jakimiś fizycznymi protezami, czyli tak. A to materia, która ma ujemną masę, a to materia, która świeci czarnym światłem, a to no, tak. Wiesz, inne tego typu rzeczy. I większość, teraz jest jedna praca na temat bombli czasoprzestrzennych, która nie zakłada właśnie jakichś takich dziwnych wiesz, rzeczy, ale to jest jeszcze w powijakach i nie za bardzo jest o czym mówić. Natomiast reszta, jak chociażby osławiony silnik Alcubiera, napęd Alcubiera, tak, tego to... Miguela Alcubiera, zdaje się meksykańskiego, tak? Meksykański fizyka. Uczony, 94 rok, opublikował miłośnik Star Treka, mm-hmm. Czyli to ewidentne sprzężenie zwrotne. Star Trek wprowadził Warp Drive, natomiast Alcubierre swój napęd nazwał Warp Drive, mhm. na cześć Star Treka i już teraz w wielu powieściach SF pojawia się coś, co nazywane jest napędem Alcubierra. Mhm, dokładnie. No tak. I taki to jest sprzężenie zwrotne właśnie. Ale ono właśnie zakłada to, że musisz mieć jakieś dziwne tak. Materię dziwną, która będzie miała ujemne ciśnienie, ujemną masę, wszystko na odwrót i tak dalej. Czegoś takiego nie zaobserwowaliśmy, nie za bardzo nawet wynika z czegokolwiek, że mogłoby coś takiego istnieć. No ale jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy, bo różne rzeczy człowiek już zrobił. No ale na pewno nie jutro. To tak. Co do tego możemy mieć pewność. No dobra, słuchaj, skoro jesteśmy przy tych statkach kosmicznych, już tutaj polecieliśmy w kosmos, więc tak tematycznie z kanałem, to może zatrzymamy się na orbicie i troszkę dalej tak. I zobaczymy, jakie właśnie takie technologie, jakie zjawiska fizyczne pojawiały się często w tego typu dziełach, ale były po prostu w tak krzywym zwierciadle, że to się z niczym właściwie nie dało jeść. I chyba najbardziej oczywistym to jest właśnie jakaś sztuczna grawitacja. Tak, nie ma czegoś takiego jak, to trzeba jeszcze raz, tak, żeby to wybrzmiało, nie ma sztucznej grawitacji. Grawitacja jest oddziaływaniem fizycznym pomiędzy dwiema masami i żeby ją wytworzyć, musimy mieć masę. Mhm. Jeżeli nie mamy masy, no to to oddziaływanie nie powstanie i jedyne, co tak naprawdę my możemy stworzyć, to jest sztuczne ciążenie, czyli sztuczne doprowadzenie do tego, aby powstało przyspieszenie, które będzie działało, jakby, które będzie powodowało powstanie pewnej siły bezwładności. A ta siła będzie udawać ciążenie wynikające z grawitacji tej, którą mamy tutaj na Ziemi, czy na Księżycu, czy na Marsie. Więc no to są te wszystkie obracające się takie satelity, te super, te mega konstrukcje, jakieś torusy stanfordzkie, tak, torus Stanforda, jakiś pierścień Nivena, to już taka mega, mega konstrukcja okalająca całą gwiazdę. Jest też ten sfera Barnala, to jest taka dosyć stara konstrukcja, jeszcze z lat 20. Później ten potoczek i zanim von Braun właśnie wymyślili coś, co później od nowa odkryto i nazwano tym torusem Stanforda. Jest jeszcze ten u Clarka Rama, to jest cylinder O'Neilla, czyli tak. To jest taki walcowaty obiekt, który obraca się wokół tej długiej osi i wewnątrz powstaje właśnie sztuczne ciążenie. Ale w ogóle jest ciekawa sprawa z tym cylindrem O'Neilla. Ostatnio Syphon wrócił po chyba roku niebytności na YouTubie właśnie z takim kilkudziesięciominutowym odcinkiem. Że to jest bzdura. Nie to, że jest bzdura, tylko jakby to wszystko działało, gdyby zrobić właśnie taki cylinder O'Neilla. I nie wiem, czy to on sam zrobił model w 3D tego cylindra, czy skądś go gdzieś zdobył. W każdym razie jest po prostu w 3D zrobiony wszystko w środku tak, jak to wygląda. I pokazał, jak dziwne byłyby zjawiska w momencie, kiedy byśmy chcieli tam po prostu żyć normalnie. No na tak. Przykład wchodząc po drabinie musiałbyś w pewnym momencie przejść na drugą jej stronę, bo inaczej zaczęłoby cię zrzucać na drugą stronę. No to jest przez te właśnie siły, które działają. To jest związane tak z tym, że to nie jest prawdziwa grawitacja. Że to nie jest prawdziwa grawitacja, że to jest, no przypomnę, paradyzję, w której to paradyzji normalnie można było... Paradyzja to jest powieść Janusza Zajdla, gdzie paradyzja jest takim właśnie takim wielkim obiektem, który rotując powoduje, że na pokładzie jest sztuczne ciążenie. A tak naprawdę, no tutaj nie wiem, no takie to się nazywa spamowanie, tak? Spoiler. Spoiler, przepraszam, spoiler.
tak naprawdę to jest stara konstrukcja, która na jakiejś tam planecie leży. Oni ukrywają ten fakt i jest wielka tajemnica i można to odkryć bardzo prostymi badaniami, tak? Badając na przykład, jak zachowuje się wahadło. Więc w tego typu konstrukcjach my wiemy, że w momencie, gdy mamy na przykład, gramofon, tak? Z płytami takimi gramofonowymi i gdy ta płyta się obraca i strykniemy małą kuleczkę, to ta kuleczka oczywiście poleci dokładnie na drugą stronę, ale w tym czasie niejako pod nią płyta się obróci, czyli z punktu widzenia płyty to będzie tak, jakby działała jakaś dziwna siła. To jest taka pseudosiła nazwana siłą Coriolisa. I właśnie ta siła też, ona inaczej się rozkłada, jest obecna albo nie, w zależności od konstrukcji takiego obiektu. I to jest ta różnica, która daje takie efekty, że no teraz no właśnie kopniemy piłkę, ten obrót jest bardzo szybki, tak? Piłka niby leci prosto, tak, a jednak gdzieś tam skręca. To jest coś niebywałego. A to już efekt Magnusa. Tak, a to nie, no efekt Magnusa to też o tym mówiliśmy, ale to jest związane z tym, jak działa atmosfera i ciśnienie. Ale zostawmy to. Słuchaj, no tak, no właśnie, więc sztuczna grawitacja. Tu możemy do fajnej rzeczy porównać, bo pewnie wiele z Was było w Luna Parku i tam czasami jest właśnie takie urządzenie, które symuluje idealnie to sztuczne ciążenie. Tak. Czyli to, co moglibyśmy uzyskać obrotowym jakimś pierścieniem, czy to na statku kosmicznym, czyli taka beczka, w której możemy, tak, nagle dokładnie. Się okazuje, że możemy... Pionowo nawet. Tak, tak, tak. No, znaczy w stosunku do Ziemi poziomo, tak? No tak, tak. A mimo to nie odrywamy się. No ale to jest... To zaczyna jest właśnie, się szybko obracać to jest, i przykleja nas do ściany. Tak, to jest właśnie ta siła bezwładności związana właśnie z przyspieszeniem dośrodkowym, z istnieniem przyspieszenia dośrodkowego. Ale to sobie... Mnie, wiesz co, uderza jeszcze inna rzecz. W wielu filmach, szczególnie tych, gdzie nie ma tej dbałości takiej o jakieś szczegóły, że gdziekolwiek by ci astronauci nie byli, to ciążenie jest, tak. Oni się poruszają normalnie. Tak. Że Ziemia 2 tak, cały że czas. Ziemia 2, tak, że nie ma jakiejś... A jednak, słuchajcie, no spróbujcie nawet jeden, powiedzmy, no 1,3 g. To oznacza, że siła, która nas przygniata, jest 1,3 razy większa niż na Ziemi. Jeżeli będziemy na troszkę większej planecie, to jest taki efekt, jakbyśmy, ja na przykład 100 kilo, jakbym sobie założył plecak 30 kilo i czy ja będę w stanie poruszać się normalnie, no może kilka kroków tak, ale potem to już mnie przygniecie. No będziesz się męczył. Tak, a tu całe ciało tak działa. Oczywiście są takie filmy, bo ten efekt występuje też, to sztuczne ciążenie na przykład występuje też w momencie, gdy są nagłe przyspieszenia. To kolejna jest rzecz związana z tym sztucznym ciążeniem, gdzie statki kosmiczne przyspieszają horrendalnie. I tak jak te Gwiezdne Wojny, już powiedzieliśmy, tak, to jest bajka. Więc jak Sokół Millennium przyspiesza horrendalnie, żeby wejść w tą nadprzestrzeń, a ci sobie siedzą i kawkę popijają, tak? Zaraz o przyspieszeniach, bo tutaj chciałem jeszcze Ironmana, że tak powiem, poruszyć, jeżeli chodzi o przyspieszenia. Sobie zapiszę, żeby nie zapomnieć, że to już tutaj. W każdym razie jeszcze wracając do grawitacji, to jest jedna rzecz. Wiesz, to wynika najczęściej z tego, że po prostu pewnie kosztowne byłoby symulowanie różnych tych grawitacji na różnych planetach w filmie jakimś, więc pewnie się po prostu tak licencja poetyka i ta grawitacja zawsze jest taka sama. Natomiast warto też wspomnieć, myślę, zanim sobie zakończymy ten temat grawitacji jako takie, tego po prostu przyciągania, o filmach, które dobrze to zrobiły też, na przykład książka, które dobrze to zrobiły. Bo ja bym chciał tutaj na przykład wspomnieć Odyseję kosmiczną. Tam zauważ, że oprócz tego, że nawet się poruszały gdzieś tam te obiekty, te stacje w przestrzeni, właśnie nadawały ten ruch obrotowy, dodatkowo pani stewardesa, która tam chodziła w tym, miała takie buty specjalne na rzepy i całe podłogi były wyłożone takim velcro, żeby można było sobie jeszcze się przyczepiać i dodatkowo stabilniej chodzić, więc ciekawy pomysł. Serial Expanse, tam oni też noszą te buty i wręcz jest to zaznaczone tymi kliknięciami, bo to już są takie automaty. Magnetyczne jakieś takie chyba buty. Przypominam sobie też taki film, miał być remake robiony, ale nie widziałem go. Film Czarna Dziura, tam z lat 70., gdzie też są w przestrzeni kosmicznej, tym razem w stanie nieważkości.
i też na tych sznurkach, które jeszcze tam, ale też te ruchy są takie troszeczkę inne. Mhm. Wiesz, powiem ci, że tutaj jest sporo właśnie takich też niedopowiedzeń, bo ten stan nieważkości, stan, w którym jesteśmy na orbicie, który wynika z faktu, że my się poruszamy z prędkością na tyle dużą, że nie jesteśmy w stanie spaść. Tak? To też jest bardzo ważne, żeby to zostało dopowiedziane. Na orbicie, na wysokości, czy to 300, czy 900 km, czy 1500, tam jest grawitacja. Tak. Siła grawitacji cały czas działa. I ta siła grawitacji, ona oczywiście zmniejsza się z kwadratem odległości. Ale nieznacznie. Ale nieznacznie. Natomiast my tej sile grawitacji niejako uciekamy. To jest dokładnie tak samo, jak rzucamy kamień. On ma tę prędkość na tyle dużą, że nie spada od razu, tylko po jakimś czasie. Mhm. Tak? Ten rzut poziomy nam to pokazuje. No i oczywiście cała koncepcja od Ciołkowskiego wychodząc jest związana z tym, że ten rzut poziomy jest na tyle duży, że Ziemia ci ucieka. Że Ziemia ucieka, że nie jesteśmy w stanie spaść. Że my, ale spadamy. Tak, ale my jesteśmy w stanie ciągłego spadku i właśnie dlatego między innymi są samoloty, dzięki którym chyba nawet komercyjnie można to robić. Ja widziałem Stephena Hawkinga na wózku w tych samolotach, które Zero G samoloty, tak, które lecą na wysokość tam 13 czy 14 km, taki maksymalny pułap dla jakiegoś jumbo jeta, po czym spadają. Spadają na ziemię. To zabrzmiało dziwnie. Nie, jest po prostu lotem nurkowym gdzieś lotem tam nurkowym. O. Tak, dokładnie tak, jakby to był spadek swobodny. Mm-hmm. I wewnątrz samolotu, w tym układzie współrzędnych, wewnątrz samolotu mamy dokładnie stan nieważkości. Tak. Czyli zachowujemy się tak samo jak na stacji kosmicznej. Dokładnie. I tak był kręcony Apollo 13 z Tomem Hanksem. I tak. Tam właśnie chciałem powiedzieć, że bo wspomniałeś o jednej bardzo ciekawej rzeczy. To też jest takie niedopowiedzenie związane z grawitacją, z ciążeniem i z tymi wszystkimi efektami. Czyli jak mamy grawitację i mamy reżysera i ekipę, która nie do końca wie, z czym to się wszystko je, to zawsze są te ruchy takie, te powolne ruchy. Powolne ruchy. Tak. Ja rozumiem, astronauci pewnie nie robią szybkich ruchów, żeby dlatego, się nie strącić, nie, żeby czegoś nie... Bo tam trzeba ostrożnie. To znaczy inaczej, tam w przestrzeni kosmicznej, gdzie nie działają na ciebie żadne siły, gdzie nie działa na ciebie ta siła ciążenia, która niejako częściowo odbiera pewne i niweluje pewne jakby twoje ruchy, bo jest dużo większa niż efekty wywołane z tym, że nagle ręką tak ruszy. Dokładnie. A w przestrzeni statku kosmicznego, gdzie jest, to mówi się mikrograwitacja tak naprawdę, ale ten stan nieważkości, tam każdy gwałtowny ruch powoduje, że działa trzecia zasada dynamiki Newtona, każdej akcji towarzyszy reakcja. Każdy wektor skierowany w jedną stronę powoduje, że powstaje wektor w drugą stronę. Mhm. I to są takie właśnie niedopowiedzenia, które powodują na przykład, że ten film Grawitacja. W grawitacji statek kosmiczny, ta stacja kosmiczna się porusza, czy to jest jakiś statek, tak, stacja, przy której... Zależy w której części filmu. Na początku, gdy oni są jeszcze razem, gdy jest Clooney i Sandra to Bullock. To był prom kosmiczny. Tak, to był prom kosmiczny. Naprawiali kabla. Tak, to wszystko niby się obraca, ale to nagle się przestaje obracać. Mhm. Nagle jest jakaś napięta linka i nagle ten Clooney zachowuje się tak, jakby oni wisieli na jakiejś skale, tak. I on mówi, ja się odepnę, tak, i ty wtedy dasz radę się podciągnąć. Oni lecą z tą samą prędkością. Dokładnie. I wystarczyłoby, żeby Sandra Bullock tam tylko delikatnie szarpnęła. I on by do niej przyleciał. I on by powolutku przydryfował do niej. To przecież to była tak wielka bzdura, że zęby zabolały. No ale czasami, niestety, ja też staram się zawsze rozumieć, wiesz, tych reżyserów, że oni jakąś tam budują narrację, tak, która na czymś się opiera i czasem ta bzdura, której no, wy zauważacie i zauważycie już, nie, te bzdury, natomiast 99% pewnie osób oglądających te filmy
nie zauważy. Nie zauważy, nie zwróci na to uwagę. I może nawet, wiesz, przyszedł ktoś z ekipy i powiedział, szanowny panie reżyserze, to tak nie działa, trzeba by było trochę inaczej. On powiedział, już nie będziesz nigdy pracował w przemyśle filmowym. Tak. I ja się o to postaram. To jest magia kina. Ale wiesz, słuchaj, można tę magię kina było zrobić na przykład tak, że nie wiem, Clooney dostał hełmofon jakimś, prawda, odłamkiem, tak, i zaczyna mu powoli tam powietrze uciekać i już nic nie jest w stanie zrobić, no bo jest w takiej sytuacji, jakiej jest. Uciekające... I można, wiesz, tam chodziło o to, żeby ten dialog między nimi zbudować i tak powietrze, dalej, tak, to no, no chodziło o to... A, więc no, potrzeba było czasu, więc przede wszystkim chodziło o to, żeby ta Sandra Bullock została sama. Tak. I potem chodziło o to, żeby ona... prawie pieszo do drugiej stacji kosmicznej, tak, tak, dodryfowała, a potem jeszcze do trzeciej, co jest i po prostu... Ziemię. Słuchaj, no nie pastwmy się. A propos filmów, to zapraszamy od razu na odcinek dla wspierających i patronów, bo tam będziemy właśnie się pochylać nad Interstellarem i będziemy się też nad grawitacją. Grawitacja, Armagedon. I Armagedon. Myślę, że Armagedon. Te trzy filmy gdzieś tam w Armagedonie zahaczymy. Bzdur było chyba więcej niż... Nawet wyszły prace naukowe, które pokazują, że to nie, że Bruce Willis, mimo że jest naprawdę świetny, że jest genialny, to nawet w tym podkoszulku przepoconym by nie dał rady. Myślę, że dałby radę, ale o tym zobaczymy, okay, w odcinku, pogadamy później. Dobrze. No dobra, wracajmy. Czyli tak, mamy grawitację. Chciałem powiedzieć, właśnie Tom Hanks i Apollo 13 kręcono te sceny wewnątrz pojazdów kosmicznych, wewnątrz tego całego składu, który leciał na Księżyc, właśnie na pokładzie samolotu 0G, który... I dlatego te sceny są takie pocięte, one są krótkie, bo 0G. W momencie, kiedy tak... Bez toalety. Kiedy spada, wiesz, na ziemię, jak to stwierdziłeś, wyobraziłem sobie od razu, cóż za wspaniała rozrywka. Kupujesz bilet na samolot, który ma spaść na ziemię. Tak. W każdym razie... Ale to jest tak jak ta stewardesa, która mówi, bardzo proszę się nie martwić, w historii lotnictwa jeszcze nie było sytuacji, że samolot, który wystartował, nie wrócił na ziemię. No, dokładnie, więc jakby nie ma się, tak, co przejmować. Dokładnie. Słuchaj, Apollo 13 kręcono właśnie na pokładzie tego typu samolotu, więc tam mamy super odwzorowane te ciążenie nikłe, właśnie te mikrograwitacje, bo tak, po prostu ona tam jest. Tak, to jest tak, tak jak się czuli astronauci. I bardzo dobrze, i właśnie to jest, i to też odróżnia te filmy od tych gniotów, że budżet tych porządnych filmów pozwala im na to. Tak. I myślę, że reżyserzy, scenarzyści, ci producenci, że jednak chcieli uzyskać te efekty no, jak najlepsze, tak? I dlatego właśnie się zdecydowali na wynajęcie takiego samolotu. Myślę, że parę dni taki samolot latał, bo na to pewno. I scenografia w środku musiała być zbudowana. Na pewno. Wiesz, to właśnie to jest to takie zazdroszczę zwizualizowane trochę. Tego think big. Nie? Tak, zazdroszczę trochę, bo tak jak już nie mam złudzeń, że gdzieś tam w kosmos nie polecę nigdy, zresztą po co, to właśnie takim samolotem, choćby, bo tam, nie wiem, około 3 minut chyba można uzyskać taki właśnie stan, to takim samolotem choć jeden lot bym chętnie odbył, żeby poczuć. Musimy Leszkowi w takim razie zorganizować lot samolotem 0G, nie, tylko jest... będzie taki deal, że musisz się najeść dobrze przed tym lotem. Nie, nie, jest inaczej. Przypomniało mi się takie short story, które czytałem i zapadło mi w pamięć dawno temu w miesięczniku Fantastyka, teraz Nowa Fantastyka, który niedawno 40-lecie obchodził. To było tak, że ten człowiek, nie pamiętam imienia, poruszał się, podziwiał Ziemię, Księżyc, minął Marsa, potem leciał dalej, nie? Pas planetoid, minął Jowisza i w pewnym momencie poczuł, że jest głodny. I przypomniał sobie tego faceta pod sklepem, który mu powiedział, jak cię kopnę w dupę, to w locie z głodu zdechniesz. Proszę bardzo. To, tak, z taką piękną konkluzją, wiesz, i finałem, taki szorcik króciutki. Przypomniał sobie bardzo. Wiesz, może chwilkę spędźmy nad, i popastwmy się nad skrzydłami. No dobra, a nie chciałeś teraz jeszcze, żeby tak zamknąć temat właśnie grawitacyjny tych przyspieszeń? Co jeszcze? Przyspieszenia, tak? Właśnie, przyspieszenia. Bo te statki to jest coś wspaniałego. Star Trek, który wspomniałeś, który jest właśnie niby space operą i tam starali się przynajmniej czasami trzymać kupy naukowej, no to też mamy ten technobełkot, gdzie po prostu jest mówili językiem, sztuczna, ale to... Tak, jest tam sztuczna, są tłumiki inercji, tak, inercyjne. Są tłumiki inercyjne, czymkolwiek one są, myślę, że w tej chwili... Jeśli chodzi o kwestie naukowe, takie, to jedynym sposób tłumienia inercji to jest zanurzenie się w cieczy.
dlatego że w takiej nieściśliwej cieczy, która nie przenosi i pozwala na to, żeby uniknąć tych efektów związanych z przeciążeniem. A te efekty to niestety są trenowane przez astronautów w wirówkach, czyli w tych takich obracających się coraz szybciej i szybciej takich konstrukcjach, gdzie... Gdzie mają śmieszne miny. Gdzie mają... O, tak, to jest... To, tak. I tam ciążenie sztuczne, jakie może zostać wywołane, to nawet do 11-12 razy przekracza. No wyobraźmy sobie, że nagle ważymy tonę. Tak. Bardzo mi się to podobało. Nie mam tej książki, ale jest ten efekt, gdzie zepsuły się te urządzenia właśnie, takie, które częściowo pozwalają uchronić przed tym właśnie ciążeniem i przed tą siłą, która jakby działa na każdy element naszego ciała. Jest to w książce Kawaleria Kosmosu, dobrze mówię, a może jakaś inna. Wieczna Wojna Holdemana, przepraszam, Wieczna Wojna Holdemana. I tam zepsuły się te urządzenia, jakiś trafił pocisk w nich w czasie tej wojny i w czasie przyspieszeń, tych manewrów unikowych, które statek Sztuczna Inteligencja zarządziła, przyspieszenia były tak duże, że wielu załogantów zmarło, bo im żebra popękały i uszkodziły płuca czy inne organy. I to jest rzeczywiście tak, że jak ważysz tonę, no to... To się zapadasz. No to jest no, organizm nie jest przyzwyczajony do tego, żeby takie obciążenia. No tak, twoje organy wewnętrzne rozbiją się o twoje powłoki zewnętrzne. Tak, tak naprawdę, i tak naprawdę najbardziej narażone są te organy, gdzie jest pusto, gdzie jest powietrze, które można sprężyć, czyli płuca. To dlatego ryby głębinowe są pełne, tak? One tam mają te pęcherzyki bardzo małe, bo ciśnienie gdzieś tam głęboko w oceanie jest bardzo duże, no ale ciecz jest nieściśliwa, czyli coś, co jest wypełnione cieczą, nie będzie zgniatane. Więc jak my będziemy, nie wiem, w cieczy i będziemy chronieni taką cieczą, no to może to troszeczkę... A to może wewnętrzną kabinę trzeba by było umieścić w większym kadłubie, który jest jeszcze wypełniony jakąś właśnie pewnie, taką super cieczą. Pewnie, nie? Jakieś takie, no, takie urządzenia, które by troszeczkę to wszystko odbierały. No ale to też nie jest skok, wiesz, miękkie fotele, po to, żeby ta siła gdzieś tam... Tylko że kwestia, jak długo ta siła działa. Jeżeli przyspieszenie jest bardzo, bardzo takie długotrwałe, no to wtedy i bardzo duże, no to wtedy, wiesz, te wszystkie elementy odbiorą nam część tej siły, ale to się skompensuje i tak w końcu ta siła na nas zadziała. To jest no coś... Cudów nie ma. Tak, czego nie ma. Zresztą w Star Treku też oni normalnie chodzą po pokładzie, jeżdżą tam windy, a ten statek kosmiczny, no on no nie jest jakiś bardzo masywny, czyli i też się nie kręci, też ten talerz nie widzę, żeby się kręcił, bo oni chyba tak normalnie na płask w tym talerzu tak, są tylko rozłożeni. Tam mi się wydaje, że w technobełkocie jest to tak wytłumaczone, że po prostu są jakieś emitery grawitonów, które symulują po prostu grawitację w danym momencie. No, coś czyli takiego... bez potrzeby posiadania olbrzymiej masy jesteś w stanie napędzić grawitony. No i to jest właśnie to, co się bardzo często stosuje jako taki unik. Tak? Czyli wrzucasz coś, czego nie ma, bo grawitonów jeszcze nie odkryliśmy, aczkolwiek wynikają z modelu standardowego. My tak naprawdę nie wiemy, jak one zadziałają. My nie wiemy, czy my będziemy w stanie, bo grawitony są emitowane w momencie, gdy masa przyspiesza. Więc żeby odpowiednio dużo grawitonów wyemitować, musimy mieć... Tego nie wiemy. A być może tam jest ta czerwona materia, która tam się kręci i wciąż... Ach. Właśnie, widzisz. Zapomnieliśmy o czerwonej materii, czyli wszystko jasne. Ale wyjaśnione. Popatrz, bo teraz oglądałem tego Star Treka, nie? I jakie to jest po prostu, jakie to jest żenujące, jak to jest któryś z tych nowych odcinków, gdzie ci źli chcą zniszczyć planetę Wolkan, niszczą tą planetę Wulkan. No to pierwsze chyba jest. Tak, to jest ta pierwsza nowa, tak? Pierwsza nowa.
i mają na pokładzie swojego statku kosmicznego taką wielką, wielką kulę tej czerwonej materii, która jest nie wiadomo czym, biorą wstrzykawkę trochę i wstrzykują to do centrum tej planety, bo to jest coś, co jest, co spowoduje, że na tym zacznie, nie wiem, grawitacyjnie czarna dziura się tworzyć, która całą planetę tak... I ta planeta w końcu w ten sposób ginie. No. Ale tutaj na statku kosmicznym mają taką wielką... No dobrze, ale wiesz, weźmy antymaterię, która normalnie w zetknięciu z materią też anihiluje i potrafi ci, wiesz, albo podgrzać tosta, albo zniszczyć kontynent. A tutaj była czerwona materia, w zależności od tego, ile w zetknięciu z materią tworzy czarną dziurę. No właśnie, ale zobacz, z drugiej strony możesz utrzymać antymaterię w polu magnetycznym. Więc może i strzykawka, bo to też tak, nie była taka zwykła tak strzykawka. Tak jak w tym filmie i zbiornik na bazie emitowały książki, jakieś pole, które utrzymywały tę czerwoną materię. W filmie na bazie książki Browna, chyba on się Dan Brown nazywa, tak, gdzie mieli tą antymaterię w takich rurkach i gdzieś tam zabijali księży czy coś po to, żeby się zemścić, a na końcu to miało wybuchnąć, bo się skończy bateria. Tak, na baterię było ten. To jest dopiero. Zobaczcie, jaka to musiałaby być bateria, żeby tak silne pole magnetyczne utrzymać. A to też jest uproszczenie. Przeczytałem właśnie książkę. W nauce. Znaczy naukowe uproszczenie w jakiejś. Przeczytałem książkę. W książce tak mnie to nie raziło. Potem w filmie rzeczywiście, jak wiesz, ja to też dla was taka rada ode mnie, tak? Wujek, dobra rada. Tak? Wuja, opowiedz nam coś. O, jaka świetna rada, pycha. Motyla noga. Słuchajcie, nauczcie się tego, żeby filmy oglądać z przyjemnością. I tylko wtedy, gdy rzeczywiście mamy ochotę się pastwić i wyszukiwać, to może to robić, ale żeby to nam nie przeszkadzało dokładnie w oglądaniu filmu, bo naprawdę całą miałem taki okres takiego bycia takim neofitą naukowcem, gdzie mnie dużo rzeczy raziło, ale w końcu powiedziałem basta, no przecież ja tracę przyjemność z oglądania Gwiezdnych Wojen, z oglądania właśnie Star Treka czy innych filmów, bo za bardzo myślę o tym. Natomiast trzeba wyłączyć to racjonalne myślenie, trzeba jakby schować je gdzieś, a wyciągnąć je wtedy, gdy tak jak my tutaj siadamy sobie i rozmawiamy o tym. No to, bo to tak wygląda, no po to jest film science fiction, żeby trochę nas oderwać od rzeczywistości. Tak. Jak chcesz rzeczywistości w filmach jeden do jednego, to sobie obyczajowe obejrzyj, a nie science fiction, po prostu wtedy będziesz miał jeden do jednego. Chyba Łukasza Orbitowskiego to bardzo denerwowały te wszystkie fantastyczne rzeczy i zaczął pisać takie normalne, obyczajowe, tak, obyczajowe książki. No nie mogę, piszę o czymś, ale się z tym nie zgadzam. Dokładnie. A tutaj ma wszystko tak jak w rzeczywistości, zdrady, niezdrady, cuda, wianki i inne rzeczy. Może przejdźmy do książki jakiejś. Dobrze, wiesz co, książki, może zacznę od, tak, żeby po kolei. Są to, wiesz, wziąłem taką książkę, kiedyś już chyba Doka Smitha tutaj miałem, to jest taka Lensman III, Galaktyczny Patrol, ale wziąłem to jako przykład książki, tak żeby było widać okładkę tego właśnie autora, który to autor, on żył w latach 1890-66, pisywał w latach 30., 40. I popełniał trochę błędów. Na przykład u niego, wiesz co, w opowiadaniach, To takie są rzeczy, które z naszego punktu widzenia są niedorzeczne, ale wtedy tak funkcjonowała fantastyka, że wiesz, w stodole albo w jakimś garażu jest jeden inżynier, jeden naukowiec i budują sobie statek kosmiczny. I wehikuł czasu. Tak, on już wiedział o energii jądrowej, ale nie zrobił tego, co zrobił Lem, że te stosy atomowe u niego się pojawiają jako jakieś tam źródła napędu, tak? Te napędy są cały czas jakieś dziwne, chemiczne, takie wymyślone, tak? Takie zupełnie od czapy, mimo że on ma przydomek Doc, dlatego że miał doktorat z chemii i dlatego pływał w tej chemii, one są te książki chemicznie niedorzeczne, tak? Mimo że był wykształconym chemikiem. Także takie rzeczy się zdarzają, ale powiem ci tak, ja te książki, mimo wszystko te stare, czytam z przyjemnością, bo one są takie fajne, przygodowe, nie są przeintelektualizowane i chociaż zdarzają się błędy, chociaż zdarzają się niedorzeczności, to one może też wynikają z braku też tej wiedzy naukowej, której wtedy nie było. Przypomnijmy Stanisława Lema, jego tą pierwszą powieść, taką
stricte fantastyczno-naukową, astronauci. Nie zabrałem jej, bo już ją pokazywaliśmy. Tam astronauci lecą na Wenus. Mhm. To jest książka z końca lat 50., no z lat 50., tak? Lecą na Wenus. Nie, jeszcze nie widzieliśmy. I chodzą po Wenus, tam coś się dzieje. Dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia, lot na Wenus jest absolutnie niedorzeczny, bo my wiemy, że na Wenus są warunki gorsze niż w piekle, tak? U Dantego w piekle jest trochę przyjemniej niż na Wenus. Cug jest, przewiew. Tak, jest przewiew i nie ma 500 stopni Celsjusza. Chyba, że w kotle. Chyba, że w kotle. W oleju. Ale tak, no zauważ, że my przez to, że jakby nauka wkroczyła w życia ludzi i tak naprawdę na co dzień korzystamy z technologii, jakby wiesz, kiedyś nie było aż tak bardzo technologii, nie było tak szybkiego rozwoju, więc dzisiaj też ten nasz próg przyjęcia jest wyższy, nie? To znaczy tak. Nie łykniesz wszystkiego. Mhm. A z drugiej strony czasem trzeba tych uproszczeń, one muszą być w książkach, w filmach, bo nie ruszysz z akcją po prostu. Tak. Czasami no, zwyczajnie fizyka ograniczy cię do tego, że powiesz, no dobra, tego się nie da zrobić, kończymy temat, no. Zajmijmy się powieścią obyczajową. No tak, to w ten sposób to działa, że wiesz, trzeba popchnąć do przodu akcję, potrzebna jest energia, żeby jakieś tam wielkie działo uruchomić, które to działa tam w ten sposób, że nie wiem, jakiś strumień plazmy, co jest zupełnie normalne, tak, no tego typu rzeczy już też potrafimy teraz zrobić, no takim wielkim działem, który ultraenergetyczną plazmę produkuje, jest CERN. Gdybyśmy tą rurę CERN-u tak nagle tak wiesz, wycelowali gdzieś, no to mielibyśmy całkiem niezłe działo. Moglibyśmy komary zabijać na przykład. No powiedzmy tak, tymi protonami, wiesz, pam, pam, pam. Dokładnie, pojedynczo. I trzeba dużej ilości energii. No i tutaj jest ten problem właśnie z tą gigantyczną ilością energii, z tym jak ją uzyskać. W jaki sposób? No, na tym też zbudowane są pewne naukowe kwestie związane z SETI, z tą kategoryzacją SETI, ta skala Kardaszewa, o której mówimy. Energia odgrywa bardzo ważną rolę i przy okazji, jeśli mi wolno, mogę? Nie wiem, no, jak zaraz rozbierzesz, zaczniesz skakać, to mogę, albo mnie strzelisz w policzek na mogę, przykład. Mogę, i tak nagle, ciach, ciach. Najlepsze, nie. Mogę, nie wiesz nie. Co, ale mogę. Najważniejszą, nie, bo ja to staram się powtarzać taki, że najważniejszą zasadą fizyczną, najważniejszym prawem fizyki jest zasada zachowania energii, która mówi, że nie produkujemy energii, nie niszczymy, a tylko przekształcamy jedną formę energii w drugą. I tutaj musimy się w tym jakoś zmieścić. I żeby przekształcić jedną formę energii w drugą, to musimy mieć tą jedną. Tak. My teraz mamy węgiel, mamy tam te wiatraki i inne rzeczy, mamy elektrownie atomowe, a potrzebujemy więcej, żeby tak. Napędzić taki, nie wiem, jakiś statek typu ten tam Sokół Millennium, czy jakieś te imperialne, wielkie coś. Do tego potrzebujemy studni geotermalnych. Więc pierwsza stocznia będzie w Toruniu. W Toruniu, tak. I będzie, oj, no kosmiczna powiem ci, stocznia. Ale no to prawda, to jest że dobry pomysł, jak oglądają nas ci Torunianie, nie, może jacyś autorzy SF, którzy czekają na pomysły, to będziemy ten steampunk taki kosmiczny tak. Steampunk zasilany geotermią. Nie, nawet nie steampunk, to by był taki wiarapunk. Fatepunk. Fate, no to tak, bo to jest, wiesz... No mi to się bardzo podobało. Fatepunk jest coś takiego, że takie, wiesz, ja nie wiem, no już. Księża, którzy są tymi jednocześnie pilotami tych statków kosmicznych napędzanych geotermią. No to masz Warhammera chyba, tego 40 tysięcy, tam są ci paladyni, to oni tacy trochę jak księża. Tak, to jest w ogóle ten... Ostatnio widziałem takie obrazki i tam ktoś się strasznie podniecał, bo był jakiś samochód, chyba ruski, no i taki ten dwugłowy orzeł, to tam ten carski, a na samochodzie był samochód ewidentnie miłośnika Warhammera, tak, bo był dokładnie. Ten, mam taką koszulkę też kiedyś tutaj chyba miałem. To i, od kacapów zaczną wyzywać. Nie, to wiesz, to był miłośnik. To była jakaś Łada czy coś tam. Tak, coś takiego. Ale wiesz, ale no, nie mówię, żeby nie być jakimś tam anty, bo też sam jestem. Nie? Mnie to strasznie mnie denerwuje, że ten naród jest taki, że się nie nauczył kuźwa od tylu set lat,
jak funkcjonować w normalnym świecie. No to nie? Może jak przyjmą symbol z Warhammera, to się zmieni. Może się zmieni, ale dobra. Ale do źródeł energii, bo tak, faktycznie, żeby zasilać te statki, to trzeba trochę wskoczyć wróćmy wyżej. Wróćmy tymi skrzydłami trochę. Popasuj się. Chwilunie. Ty tego nie masz, bo ja to dopisałem. Widzisz, w twoich notatkach jest mniej. Więcej to samo. W kubku będziesz miał mniej. Odpiję ci kawy. No dobra, lećmy ze skrzydłami. Co to znaczy? Co to znaczy? Znowu jest ten, jest klasyczna scena ze Star Warsa, gdzie lecą X-Wingi, ustawmy skrzydła w pozycji bojowej. Czyli były skrzydła, X-Wing. I teraz, i tam inne są te B-Wingi, jakieś Wingi, które latają w kosmosie. No i pytanie, bo jest wiele innych jakby sytuacji, też książkowych, też autorzy grafik na okładkach. Na przykład jest taka space opera, gdzie są statki kosmiczne, które wyglądają jak samoloty, tak? Takie trochę bardziej futurystyczne samoloty. No i pytanie, po co skrzydła w przestrzeni kosmicznej, skoro... Po nic. Ale możemy sobie tutaj pomyśleć tak, jeżeli chodzi o X-Winga, no to one no też bo mogą one w atmosferę w atmosferze, więc tam tak. Jej się już przydadzą, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, po co skrzydła? Może wiesz, mogą być dobre do umieszczenia uzbrojenia też, nie? Gdzieś tam, no to jedynie, jako takie podpory po jedynie. Prostu. Natomiast, no wiesz, tutaj właśnie ja też czasami tak, widzę... Może wyjaśnijmy, dlaczego te skrzydła nie mają sensu w kosmosie, no bo to tam w zupełnie inny sposób się pojazd musi poruszać. Właśnie tak. Trzecia zasada dynamiki Newtona. O tym tutaj rozmawialiśmy, gdy było o sporcie, ten odcinek o tak. Sporcie. Tam jest wyjaśnione, troszeczkę mówimy o prawie Bernoulliego, i o tym, że siła nośna powstaje z faktu, że powietrze opływa skrzydło w różnym tempie i powstaje różnica ciśnień, która jest siłą nośną, ale musi być powietrze, które opływa to skrzydło, więc skrzydło ma sens, tak samo jak śmigło, które też ta siła nośna, tylko że ona pcha. Tak? I tak samo jak śruba. Tak, śruba okrętowa też działa w podobny sposób. To wszystko ma sens, gdy jest ośrodek, w którym to się porusza, żeby wywołać te efekty związane właśnie z przepływem, tak naprawdę z przepływem hydrodynamicznym, tak się to nazywa. W przestrzeni kosmicznej jest jakiś ośrodek, ale jest tak rzadki, że niestety nie można go wykorzystać. Więc jak widzicie jakieś skrzydła w przestrzeni kosmicznej, to zwracajcie uwagę na to, czy ten pojazd jest pojazdem, który może funkcjonować, czy jest to jakiś prom albo coś małego. Bo jeżeli jest wielki pojazd, to zupełnie nie ma to sensu. Tak? Ale to też zależy od napędu, nie? O napędach też zaraz kilka słów powiemy na pewno. Tak. Natomiast promy kosmiczne w Star Trek były napędzane jakimś pewnie antygrawitacyjnym, podejrzewam, ustrojstwem, ponieważ zauważone nie miały skrzydeł. Te tak oryginalne samo, przynajmniej, tak to samo były takie wagony tym, właściwie latające. Stargate. Tam też są takie te pojazdy, takie dziwne pudełka, które latają i w kosmosie, i w atmosferze, i w powietrzu, tylko że tam jest zupełnie inne źródło energii, inne źródło napędu, tam to jest takie też niedopowiedziane. Tam są te zero point, takie baterie czerpiące energię próżni. Z próżni kwantowej, pewnie ten... Czerpiemy, to o tym już była mowa, bo u Asimowa w jednej z powieści jest taka sytuacja, gdzie wszyscy są zadowoleni, bo nauczyli się czerpać energię z próżni kwantowej, ale tak naprawdę wysysają energię z innego wszechświata i tamci w innym wszechświecie mówią, co robicie, zabieracie nam energię. No dokładnie. I tam pukają. Także wiesz, czy pytanie, czy warto latać promem za cudzą energię, tak jak podpiąć się kabelkiem. Słuchaj, okay. Ale w każdym razie tutaj też może mieć zastosowanie lokowanie kwantowe. To jest też taka technologia, tylko że ona przy nadprzewodnikach działa i wiesz, jak schłodzisz, no na razie musimy schładzać materiały jakimś tam ciekłym azotem, żeby uzyskać takie efekty, ale faktycznie są pokazane materiały, które po prostu są zablokowane niejako w przestrzeni, nie? Lewitują z naszego punktu widzenia. Oczywiście możesz je sobie przemieszczać, więc dodając jakiś napęd i wykorzystując faktycznie istniejące zjawisko, można będzie, wiesz, pomyśleć, tylko musielibyśmy mieć nadprzewodniki, które działają w temperaturze pokojowej, w ciśnieniu normalnym. Tak, ale to jest, wiesz, to są takie sytuacje,
gdzie rzeczywiście, jak się okazuje, my w dalszym ciągu uczymy się tego, jak funkcjonuje świat. To, co miało miejsce w latach 20., 30., czyli ta rewolucja związana z rozwijaniem się fizyki kwantowej, z rozwijaniem się mechaniki kwantowej i potem w kolejnych latach stosowania tych praw, które odkryto w innych gałęziach fizyki, w termodynamice, której dział już teraz nazywa się termodynamiką kwantową, tak? Mhm. W jakichś innych zastosowaniach, to wszystko pokazuje, że jest naprawdę mnóstwo pól, na których my możemy myśleć o tym, że te prawa fizyki kwantowej, których wciąż nie rozumiemy, my wciąż nie wiemy, jak ten wszechświat do końca funkcjonuje, bo to jest wciąż takie dosyć dziwne. Jakieś równania wychodzą, ich interpretacja nie jest łatwa i to może być zastosowane. I na tym też częściowo żerują i autorzy, a nawet jeśli nie autorzy, to fani różnych serii, tych uniwersów, które są tworzone, bo dorabiają gębę. Tak? No tak. To się mówi dorabianie gęby, że wiesz, przecież jak ja widzę tę encyklopedię związaną z uniwersum Star Wars, gdzie, tak jak mówiłem na początku tego dzisiejszego spotkania, to jest fantasy. Mhm. Ja tam nie szukam, nie doszukuję się sensu. Gdybym się zaczął doszukiwać, to Tatooine krąży w układzie podwójnym, to już lepiej to wszystko opisał Cixin Liu w Problemie Trzech Ciał, gdzie jest planeta w układzie podwójnym Alfie i Proximy Centaura. I tam te ciążenie, które wynika i te przeciążenia, siły, które wynikają z tego, jak dziwne są trajektorie, one sprawiają, że to jest zupełnie ta planeta bardzo dziwna, że, mm-hmm. że cudem jest, że tam jakieś istoty wyewoluowały, które na ileś lat muszą w jakieś letargi zapadać, bo coś się dzieje. Tak? No powiem ci, że jak sobie też przeglądałem czasem tą encyklopedię Star Wars internetową, to... Mówię, moglibyśmy z tych redaktorów zbudować kadrę gimnastyczną olimpijską, bo takie tak, kołki logiczne, dokładnie, jakie tam są dokładnie po prostu o to robione, chodzi. To jest coś dokładnie o to chodzi. Nie? Ale dobrze. No, czyli co? No źródła energii. Źródła energii. Źródła energii zazwyczaj są tajemnicze. Stos atomowy, ulema. No ale stos atomowy to jest oczywiście coś, co istnieje, bo przecież i silniki atomowe, teraz właśnie NASA rozpoczyna gdzieś tam projektowanie silników atomowych i widzę, że to idzie wszystko w tym kierunku, żeby gdzieś tam w kosmosie przynajmniej używać tych atomowych silników. Tu żeby dobrze zrozumieć, to nie są silniki takie, że tam prawda coś dziwnego wypada, bo to też wypada rozgrzany gaz, tylko jest on dodatkowo rozgrzewany po prostu przez stos atomowy. Tak. Więc... Tak, więc to są dlatego, że teraz... To nie jest też technologia jakaś niezwykła, tylko po prostu politycznie było to ukrócone przez dekady. Było dlatego, że były to prawo kosmiczne zabraniało wysyłania na orbitę. Dopóki nie było tych podpisanych tych memorandów, no to wysyłano statki kosmiczne, szczególnie te misje, które leciały gdzieś tam daleko. Voyager w dalszym ciągu, chyba drugi Voyager, jest z nim jakiś kontakt. Na jego pokładzie jest źródło radioaktywne, które tak, w momencie rozpadu produkuje strumień elektronów. Jądrowy generator termoelektryczny. Tak, natomiast bardzo rozwija się ten cały dział energetyki związany z mikrostosami atomowymi. Mhm. Z tymi, tak jak to się mówi, przydomowymi wręcz. Elektrowniami. Szambo i elektrownia. Tak, to się wzięło stąd, że armia amerykańska gdzieś tam w okolicach chyba połowy lat 90. zamówiła, rozpisała taki konkurs na skonstruowanie reaktora jądrowego, który mieściłby się w samolocie. Czyli tak naprawdę musiał mieć jakieś ograniczone do wielkości kontenera rozmiary. No i masę. Tak, i odpowiednią masę. I skonstruowano te małe reaktory, które dzisiaj, nawet z tego, co gdzieś tam słyszę, to zostały czy zamówione, czy podpisane jakieś już znowu memoranda. Nasz rząd tak chce je sprowadzać po to, żeby, nie wiem, ustawiać je jeden obok drugiego i
energię elektryczną w ten sposób uzyskiwać. Znaczy, mnie to zastanawia jedno, bo zobacz, samolotów chyba atomowych, nie wiem, nie śledziłem wszystkich, ale nie ma chyba atomowych samolotów. Są okręty podwodne i lotniskowce, które są napędem atomowym. Tu potrzebny jest niestety rozmiar. Więc pytanie, o co chodzi? Czy się nie udało takiego, czy jednak masa była zbyt duża? Masa. Ja podejrzewam, ekranowanie, no. Wiesz, ekranowanie tego wszystkiego, umieszczenie, no to musi być, ten rdzeń musi być umieszczony, musi być bardzo osłonięty, żeby to promieniowanie, bo tak naprawdę, no, musimy sobie też zdawać sprawę, myślę, że wiecie o tym doskonale, że reakcje rozszczepiania, czy to ciężkich jąder uranu, czy plutonu, bo takie są materiały stosowane, one doprowadzają do powstania ciepła. Tak naprawdę rozchodzi się nam o to, żeby powstało ciepło, a to ciepło ma zagotować wodę, a ta woda ma kręcić turbiną. Tak. I teraz rozchodzi się o to, żeby nie wiem, ta woda, ta para, żeby to wszystko jakby krążyło, żeby to, co ma styk z samym rdzeniem, żeby nie miało styku na przykład z tą turbiną i żeby nie wylatywało do atmosfery, więc są te zamknięte jakby obiegi, muszą być specjalne konstrukcje chłodzące i dlatego w elektrowniach tych atomowych są te wielkie takie kominy, tak? To są chłodnice, które chłodzą tę wodę, żeby ona mogła wrócić do reaktora, zagrzać się i w postaci pary znowu tam przekazać to ciepło. Mi się zawsze podoba, jak przeciwnicy energii atomowej pokazują właśnie kominy chłodnicze, mówią, patrzcie, jak nas trują. A, tak, nie, ja to zawsze do dzieci kiedyś mówiłem na południu, bo to są normalne chłodnice, one przy normalnych elektrowniach też są i bardzo często tam para wodna powstaje w wyniku pracy tego urządzenia, w wyniku przemian termicznych, więc one często takie białe kłęby skroplonej pary wodnej już z siebie wydalają. Fabryki chmur. Tu produkowane są chmury. Ja pamiętam, jak mój syn miał tam z 2 czy 3 lata, jechaliśmy, mówię, zobacz, tu chmury powstają. I po prostu... Namieszałeś dzieciakowi w głowie. Natomiast są też źródła energii oczywiście takie, bym powiedział, bardzo, bardzo enigmatyczne. Chociażby wspominałeś tutaj o właśnie energii próżni, co nie za bardzo wiadomo, jak można by było pozyskiwać i tak w ogóle, czy istnieje. Jest to koncepcja tylko jakaś tej piany próżniowej i tak dalej. Wilkołaki wykorzystują energię pełni. Więc może uda się wykorzystać energię próżni. A wiesz, bo jak... próżnia to jest faza księżyca, tak? Przypomnij mi. Próżnia to jest faza księżyca. Słuchaj, a propos magii, bo tutaj widzę, że coś masz o magii, to jeszcze zostanę chwilę przy wampirach, bo... A widzisz jak... Bo zobacz, jest taki fajny mem, który mi coś uzmysłowił, nie? A propos przemian energii, przetwarzania energii, przekierowywania energii, tak, że zobacz, wampiry nie znoszą słońca, nie? Jakby umierają od światła słonecznego, za to nie czują się w świetle księżycowym. Tak. I w pewnym momencie, nauka może uratować ci życie? Jest taki właśnie komiks, gdzie wampir już się chce rzucić na jakiegoś gościa, a on mówi, światło z księżyca to odbite światło słoneczne. I wampir... Ale odbite światło jest spolaryzowane już tam liniowo i podejrzewam, że może tutaj ta kwestia polaryzacji też tego światła odgrywa jakąś rolę. Czyli trzeba teraz dopisać, dorysować z powrotem ten wampir jednak się rzuca na niego. Nie, jest tak, że wiesz, w zależności od kąta polaryzacji, czy to jest spolaryzowane jakoś kołowo i chaotycznie, czy też jest uporządkowana polaryzacja tych poszczególnych fotonów, tak, które lecą, to różnie działa na takiego wampira i ten wampir tam rozkminia i... Mi się wydaje, że wampiry mają bardzo słabe połączenia między molekułami w swoim ciele. Możliwe. I jak pada promieniowanie ultrafioletowe, to po prostu je rozbija i dlatego w pył się zamieniają. To jest wielce prawdopodobne, tak. Być może tak to działa. Tam są niedobory elektronów po prostu na tym Jezu. W wiązaniach. Dobra, lećmy. Masz książkę, kolor magii. To znaczy, nie, bo wiesz... Czy to jest do czegoś innego? Mieliśmy, nie, już ci mówię. Kolor magii Terry'ego Pratchetta to jest pierwszy tom całej serii, bo tak mówię, mówimy o uproszczeniach fizyki, ale też o dużych przekłamaniach, o tym, jak można też w krzywym zwierciadle pokazywać nasz świat i jak można być pożywką
dla też tego, tych negatywnych zjawisk, tego foliarstwa i tego, co się teraz dzieje. No bo nikt przy zdrowych zmysłach, nikt, kto ogląda tutaj program Astrofaza, czy jakiekolwiek serię tego programu, no, nie wierzy w to, że Ziemia jest płaska albo wydrążona w środku. Chyba że ogląda, żeby się wściekać, nie? Bo mówił, ale debile po prostu. Dokładnie. Nie wierzą, nic nie, nie wierzą. Moja ciocia ogląda i mówi, nie wierzą w jaszczury. Dokładnie. Ja wierzę przecież w jaszczury, widziałem ostatnio nawet w krzakach siedział. A nie, umie taki wielki, duży czy taki malutki? Przejdźmy dalej, dlaczego dobrze kolor magii? Bo Terry Pratchett wymyślił świat dysku. Tutaj akcja rozgrywa się na właśnie płaskiej, takiej, no, płaskiej ziemi, tak można powiedzieć, która leży na tych słoniach, które z kolei wędrują w kosmosie na tym wielkim żółwiu. Biedne słonie, biedny żółw. I wiesz, i to jest książka, oczywiście to jest fantasy, tak? To jest bajka, świetnie napisana, z potężnym humorem. Myślę, że jeżeli ktoś nie czytał, tomów jest od gdzieś tak z tyle, tak? Jakbym tutaj, prawie półtora metra. Półtora metra Pratchetta. Tomów jest dużo, natomiast warto sięgnąć po ten pierwszy, a jak ktoś sięgnie po pierwszy, to pewnie i mu się spodoba i zaskoczy, to będzie czytał, bo to są świetne opowieści. Natomiast akcja dzieje się w świecie takim, jaki absolutnie z pocałowaniem w rękę przyjęliby płaskoziemcy. Tak. To jest... Jeżeli jest jakikolwiek płaskoziemca i nie zna Terry'ego Pratchetta, to wstyd. To jest opis prawdy. Wstyd. To jest wstyd, że nie przeczytał, tak. Moim zdaniem wszyscy płaskoziemcy powinni jeździć na grób Pratchetta, tam taki pomnik powinien być, tak. I jak zazwyczaj są te pomniki z brązu, czy jakichś tam innych mieszanek, to są te miejsca, które dotykają tak. Ludzie, na przykład, nie wiem, tam pies z nosem bardziej wytartym i tak dalej, to Pratchett powinien mieć taką rękę od całowania właśnie. No. I pocałować w rękę za każdym razem. Tutaj mam książkę, zabrałem też z pomysłem, który jest dosyć niedorzeczny, ale znakomicie sprawdza się w całej fabule. No to jest, widzom Pop Science przedstawiać nie muszę, Marka Oramusa. Napisał powieść Trzeci najazd Marsjan, bo to się wzięło stąd, że pierwszy najazd to był oczywiście u Wellsa, tak, to jest ten Wojna Światów, potem był ten u Strugackich, a tutaj jest trzeci najazd Marsjan, tak, tu jest już trzeci, ale jaki jest niedorzeczny pomysł, który jest zupełnie z czapy. Nagle ludziom spełniają się życzenia, takie materialne. Są nową lodówkę, ta lodówka się pojawia, nie? Ona tam, nie wiem, przynosi ją kurier jakiś, nie? I okazuje się później, no nie chciałbym psuć, tak? Bo to jest cała fabuła, cała jest taka wielowątkowa, jak to Marek, jest pięknie napisana, z polotem, z humorem, ale to jest sposób na podbicie ziemi. Uzależnienie takie materialne. Takie właśnie napakowanie materialne, takie rozleniwienie materialne ludzi, co jest oczywiście krzywym zwierciadłem cywilizacji Zachodu, która w ten sposób, poprzez ten materializm, o, przepraszam bardzo, cywilizacja zmiękła. Wschodu okazało się, że też lodówki wysyła, nie? Także nie szkaluj tutaj cywilizację Zachodu, bo wschodnia dobrze, dobrze. Ma to samo. Nie, no to jest ten materializm jest takim negatywnym jakby, negatywną cechą, że my szukamy spełnienia w dobrach materialnych. Wręcz są takie sytuacje, że źle się czuję, a to pójdę sobie coś kupię, nie? Bo to jest najłatwiejsze, tak. Leszku, no. To jest łatwiejsze niż zrozumieć siebie, zajrzeć w głąb i tak dalej. Więc nic dziwnego, że kosmici wykorzystali ten działanie naszego mózgu, żeby po prostu do tego doprowadzić. Marek napisał z zapewnieniem o mojej nieustającej sympatii dla spraw niebieskich. Proszę bardzo, czyli na policji byliście razem. Słuchajcie, trzeci najazd tak. Marsjan możecie przeczytać, a my lećmy dalej. Lećmy dalej, nikt nie woła, tak? Dokładnie. Mieliśmy ruch, mieliśmy źródła energii, tak. Mieliśmy sztuczną grawitację, orbity i film Grawitacja, coś takiego napisałeś. Wiesz co, ale o tej grawitacji
to stwierdziliśmy... A tak, będzie w odcinku dodatkowym. Tak, w odcinku dodatkowym. Dobra. I tam będzie i Armagedon, i troszkę o Interstellar sobie porozmawiamy. Dobra. Tak, natomiast mam taką tutaj... fajną książkę, polecam, wiesz, wam generalnie bardzo serdecznie, bo jest to książka napisana przez Kipa Thorna, czyli właściwie no, konsultanta i pomysłodawcy poniekąd filmu Interstellar. Nobliste. Nobliste także. Także... Thorn za falę grawitacyjną dostał Nobla. Czyli wie, co mówi, a nie mówi, co wie. Generalnie. Natomiast ja inną rzecz, ale tylko zaznaczę, tak? Zaznacz. Żeby też było, niezbyt dużo, ale chciałbym, żeby zwracać na to uwagę, żeby tak, to też sam sobie przeczę, bo w pewnym momencie mówiłem, żeby może olać te wszystkie sprawy, tak, i oglądać filmy i czytać książki bez myślenia o fizyce. Czasem olejcie, a czasem nie. Ale czasami tak, czasami gdy macie taki na ten biorytm intelektualny na maksa, to wtedy te dźwięki, tak? Dźwięki w przestrzeni kosmicznej, gdzie oczywiście wiadomo, że dźwięk to jest fala akustyczna, fala ciśnień i do propagacji wymaga ośrodka sprężystego, czyli de facto cząstek, bo tak naprawdę fala, czy to mechaniczna, czy fala na wodzie, czy taka akustyczna, nie mówię o elektromagnetycznej, to jest zupełnie inna sprawa. Te fale mechaniczne, one nie rozchodzą się, nie rozchodzi się materia. To, że wrzucimy kamień do wody i te kręgi się tak rozjeżdżają, to nie znaczy, że woda się przesuwa. To znaczy, że energia jest przekazywana od cząstek do cząstek i przenosi się zaburzenie. Więc, reasumując, bo widzę, tak patrzysz już tak i mówisz, co on kurczę pierdzieli? Ale, to jeszcze nie był ten wzrok, to, ale... Ale... Jeżeli jesteśmy gdzieś w atmosferze Neptuna czy Jowisza i ktoś krzyczy hop, hop, no to jest szansa, że rzeczywiście ten dźwięk w tym ośrodku, który jest tam jakoś już gęsty... Zwłaszcza przy tych wiatrach kilkaset kilometrów wiatrach, na godzinę, hop, no, hop! Że usłyszymy. Ale jeśli ktoś zdejmie hełm w przestrzeni kosmicznej na orbicie i powie hop, hop, no to... I to było w grawitacji ładnie pokazane. Tak. Bardzo nawet ładnie pokazane, bo jak Sandra Bullock chciała skończyć ze sobą w pewnym momencie i sobie tlen odcięła, a właściwie wypompowała to te rejestry, tak. Ten dźwięk tak, coraz zmienia, niższy, zmienia swoją charakterystykę ze względu na gęstość ośrodka. Zmienia też, bo gęstość definiuje nam również prędkość rozchodzenia się dźwięku. Tutaj w powietrzu dźwięk rozchodzi się o jakieś 300 metrów na sekundę, a już w tym stole około 1000 metrów na sekundę. Tak? A ten stół nie ma 1000 metrów? Więc nawet sekundę się nie rozchodzi. Ale słuchaj, tam było głupota też właśnie a propos uproszczeń, a propos głupich rzeczy, no to chociażby ta scena, że z jednej strony z tym dźwiękiem miałeś fajnie to zrobione i się trzymało to kupy, ale nie trzymało się kupy to, że ona sobie tam próżnię zrobiła. No. I po prostu zasnęła, nie? Ja rozumiem, wiesz, że wypompujesz tlen, ale jeżeli wypompujesz tlen, a zostaje nawet azot sam, czy cokolwiek, chociaż tam i tak atmosfera byłaby tlenowa, no to wtedy byś i tak słyszał, bo ośrodek jest, tylko byś się udusił. Wiesz, ja jeszcze, no tak, ale zostawmy tę grawitację. No tak, zapomniałem, dobra. Zostawiamy a wiesz na potem. Co? A inna rzecz, ja chciałbym tak tylko króciutko. Dobra. Czy nie uderzyło cię to w Star Treku na przykład, że gdziekolwiek nie polecą, to wszyscy mówią po angielsku. Nawet ci... No to prosty język. Ci źli. No źli to na pewno po angielsku. Ja to się tak zastanawiam, taki film, że lecą na jakąś planetę, tam jest jakaś taka, taki wiesz, potwór z bagien, Jorzin z Barzin, taki i mówi, how are you? Welcome. Ale to się czepiasz już, bo tam jest to pięknie wyjaśnione akurat, że tak? Są wyposażone w zaawansowane silniki sztucznej inteligencji, translatory, które są w uchu umieszczone i oni jakby tak na bieżąco słyszą. W Cyberpunku bardzo fajnie to polskim w tej grze było zrobione, bo tam znowuż, wiesz, przez te wszczepy różne i tak dalej, masz poniekąd to, z czego ja korzystam teraz we Włoszech byliśmy, to korzystałem z translatora Google'a często, tak. Żeby, bo włoskiego nie w ząb. Buongiorno, jedyne to się kończyło, buonasera i arrivederci. I to było mój, wiesz, cały włoski, mimo że rok miałem w szkole, nie? Więc wstyd. Ale ja korzystałem z translatora. Potrafię, Enrico Fermi. No widzisz, proszę bardzo, ważny jest ten zaśpiew. W każdym razie i ręka, żeby była.
każdym razie, żeby... I tu Italian powinien wlecieć. Italia, powinien... Italia, makaroni. Ale nie no, Italian, widziałeś? Obcy z takimi rękami. Italian. W każdym razie, do brzegu. Korzystałem z translatora. No i w Cyberpunku są fajne te translatory, bo one są w tych wszczepach takich rogówkowych, gdzie wyświetlają ci się wszystkie informacje w polu widzenia. No to jak ktoś coś mówi, to ci na bieżąco widać, nawet jak analizuje i przetwarza po prostu, robi napisy kinowe, nie? Mhm. Czyli mówi do ciebie chłop gdzieś tam w jakimś Swahili, a że to jest w bazie danych, no to sobie to tłumaczy. I tu działało to podobnie w Star Treku, tylko że były bardzo zaawansowane jakieś tam, wiesz, procesory po prostu językowe, które były w stanie tworzyć tłumaczenia tych języków. Czasem miały problemy, jeżeli faktycznie spotykałeś się z dialektem, który ni w ząb nie był podobny do niczego, co spotkałeś wcześniej. No to wtedy odpowiedni naukowcy musieli najpierw rozpracować język, a potem dodać do bazy danych. To teraz przejdźmy na wyższy poziom tego jakby efektu, no bo dobrze, rozumiem. Dlatego wszyscy po angielsku mówią. Że wszyscy mówią po angielsku, tak, i potrafią się zrozumieć, no to przejdźmy teraz do sytuacji, w której w którymś Star Treku ten główny bohater w pokoju zostaje przyłapany przez jedną bohaterkę z inną, która jest zupełnie podobna może do ziemskich pań, ale zupełnie innej rasy. Gatunku. Znaczy gatunku, tam w ogóle to. No weź tak. Sobie wyobraź. No, ja, no to jest... I dlatego zabrałem tę książkę. Ja tu chyba miałem... Książka o tobie. Poliamoria, to jest taka... Nie, Lech. Nie, Piotr Witold Lech to jest autor, tak? A, okej, dobrze, myślałem, że tytuł. Piotr Witold Lech, który mi w tej książce też chyba coś napisał, czy nie? Oho, jest. Tak, napisał mi. Napisał mi oczywiście tutaj, że dla od Lecha dla Leszka. Od Lecha dla Lecha. Natomiast jaki jest jego pomysł? Bo to jest tam drugi albo trzeci tom tej książki. Poliamoria. Otwarte związki takie... A nie, my mówiliśmy, że ta książka coś było. Pamiętam. Było, bo pierwszy tom już tu kiedyś miał, dlatego wziąłem inny, ten Serce Hattanen, bo to są związki, w których jest człowiek i inne jakby rasy, no, nie? Że tworzą takie konglomeraty erotyczne, można powiedzieć. Konglomerat erotyczny. To jest po prostu... No fajna książka, no tylko powiem tak, ja nie zdzierżyłem chyba trzeciego tomu. Piotr, wybacz, jeżeli to oglądasz, przeczytałem dwa, ale ten mimo, że ma, no zobowiązuje, skoro jest taka ładna dedykacja, to zobowiązuje, ale jakoś tak muszę mieć chyba ten, no tak się trochę wypróżnić intelektualnie, żeby... Mamy tylko trzy pistolety. Ja mam jeszcze jeden. O! Jest akcja. Tak, ale popatrz, no, te związki partnerskie pomiędzy różnymi rasami. Mhm. Tak, znaczy, wiesz, związki jeszcze jestem w stanie zrozumieć w jednym ze Star Treków, tym komiksie, jakieś go tutaj pokazywałem, nie wiem, chyba raz go zabrał. Tak. Akurat widzi, by się przydał, to wziął z pudła i zabrał. Ale okej. Okay. W każdym razie tam było pokazane, że faktycznie to jeden to był taki jakiś przedstawiciel takich rybokształtnych, wiesz, ale takich humanoidalno-rybokształtnych. Ryba robi tak. Dokładnie, taki karpiowaty. I jeden chyba ten Sulu, ten tam sternik się zakochał właśnie w takiej rybie, więc oni tam jakiś związek tworzyli, ale nie mogli ze sobą ani współżyć, ani nic, no bo właśnie te gatunkowe różnice były za duże. Natomiast to jakby było takie intelektualne połączenie. Teraz sobie nimi. Wyobraziłem, ale bo mam zobacz, akwarium ale i zakochałbym się w rybce. No, słuchaj, wiesz, jakby cię urzekła jakoś swoim zachowaniem. No. W każdym razie to jest tam nic, no bo wiadomo, popatrz, mamy film świetny, notabene, nazywa się Her, nie wiem, czy widziałeś. Oczywiście. No i zobacz, czy to nie jest właśnie dokładnie to samo, gość zakochał się w algorytmie. Tak, w sztucznej inteligencji. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że obca, która byłaby zupełnie obca z wyglądu, na przykład, czy obcy, mógłby być interesujący dla jakiegoś człowieka, który byłby w stanie... Tak. Byłby w stanie jakby, wiesz, nie zwracać uwagi na fizyczność jakby tego aspektu, ale co innego jest, więc to powiem, że w filmach, jeśli się pojawia, jest to do zaakceptowania, to mogłoby się wydarzyć, ale to, że możesz mieć dzieci z
obcym takie... gatunkiem, wiesz, totalnie jakby, wiesz, z innej galaktyki, z innej planety i tak dalej. Czy to nie jest było bardzo gatunku, duże nadużycie. Żeby się jakoś tam rozmnożyć, czy film gatunek? Chyba tak. I tam ona potrzebowała jakoś jakiegoś mężczyzny, żeby no, rozpocząć jakiś proces. Ale wiesz, szansa na to, że gatunek, który wyewoluował w zupełnie innych warunkach niż tutaj na Ziemi, że będzie zbieżny genetycznie na tyle, żeby dać potomstwo, jest jeżeli prawie bliska zero. Panspermia kierowana jest czymś, co rzeczywiście działa, no to może się okazać, że my wszyscy, mimo jakichś tam odmienności fizycznych, mamy w sobie bardzo podobny materiał genetyczny. No przypomnę, no, ale to, przypomnę wiesz, to nie świnia, ma znaczenia, nie? Świnia, która jest bardzo bliska genetycznie, wygląda zupełnie inaczej. No dobra, a szympans jest jeszcze bardziej do nas bliski, a z szympansicą dziecka nie zrobisz, nie? No chociaż, ale wygląda już tak bardziej, no nie? Tak ale jak nie zrobisz, nie zrobisz, kobieta, nie no, zrobisz ale, dziecka wiesz, z szympansicą, bo mój drogi, po prostu nie, no, jest to różnica genetyczna zbyt tak, duża. I ale nie wierzę serce, w to. Pan Religa chciał wszczepić świńskie no serce. No dobrze, ale człowiekowi, to jest jakby inna sytuacja. Natomiast mówimy tutaj o tym, żeby z dwóch gamet powstała jakaś tam komórka, która się podzieli i da początek jakiemuś organizmowi kolejnemu. Że jeżeli na samej Ziemi, gdzie mamy tak naprawdę, no wiesz, jedną pulę, nazwijmy to, z której te poszczególne gatunki powstawały, nie dochodzi do takich rzeczy zbyt często. Czasem się zdarza, typu konie osioł i tak dalej. I mamy jakieś właśnie takie, nie pamiętam co tam z konia i osła wychodzi, muł. Więc na przykład jakieś znaczy, muły znaczy nie mamy, taki muł z bagna tylko. Ale muł. Ale żeby między planetami, no pewnie jest jakaś niezerowa szansa, ale jest bardzo nikła. Więc sianie tym na lewo i prawo w filmach, no to myślę, że zalicza się tutaj do takich właśnie... Takich baboli, że, baboli że jednak tak, że jednak tego nie będzie. To co tam jeszcze mamy? Z tym, te statki kosmiczne już chyba żeśmy... Tak, znaczy, myślę, można że powiedzieć te... o budowie statków kosmicznych, bo one są takie często, wiesz, fajne, zwarte i tak dalej, natomiast no, nie oszukujmy się, przez długie, długie dekady, a nawet pewnie stulecia będziemy budować raczej modułowe statki kosmiczne. Tak, modułowe. To, co bardzo mi się podoba w tych space operach, które czytuję, cały czas, choć teraz mniej, bo jednak tam się powtarzają niestety te schematy, to fakt, że w niektórych, gdzie statki kosmiczne, czy to podróżują z jakimiś prędkościami nadświetlnymi, ale zawsze muszą się rozpędzić do bardzo dużej prędkości, żeby wejść w tę strefę tam nadświetlną, to przy dużych prędkościach my musimy zdawać sobie sprawę, że te prędkości względne sprawiają, że nawet niewielki okruszek będzie dysponował względem nas energią gigantyczną. Ja przypomnę, o tym już kiedyś mówiłem, ale taki przykład chyba taki, który warto powtarzać, zwykły mały groszek, taki zielony, jak z puszki wyciągniemy, tak, albo ze stronka. Gdyby on był na orbicie i poruszał się z prędkością orbitalną, to jego energia kinetyczna jest porównywalna z energią samochodu jadącego autostradą. Mały groszek. Więc jeżeli, a to tylko 8 km na sekundę. Jeżeli teraz poruszamy się z bardzo dużą prędkością, gigantyczną, no to oczywiście ten groszek jest pociskiem, który, no, gdy mamy zwykły pancerz, iluś tam centymetrowy, czy nawet metrowy, to on bez problemu zrobi w nim dziurę. Więc w tych takich książkach czy filmach, które chcą pokazywać, jak powinno to wyglądać, zawsze w kierunku ruchu musi być jakiś pancerz i w wielu przypadkach są to pancerze wodne. Są to w takiej teraz serii Campbella, Stara Ziemia i w takich seriach książek, nie zabrałem ich niestety, może kiedyś je wezmę. Tam oni uzupełniają na planetach, gdzie jest lód, uzupełniają zawsze wielki, gigantyczny pancerz wodny, czyli lodowy, tak, ze Stalony, który ma kolosalną grubość i jest po to, żeby przede wszystkim ten pojazd kosmiczny, no jego masa też rośnie, to musi być uwzględnione, ale gdy się porusza, no to automatycznie jest to ta strefa, która jest takim buforem ochronnym, no bo nie czarujmy się, też o tym
mówiliśmy o tym i nie będziemy chyba też za bardzo wchodzić. Te wszystkie deflection fields, no to to jest takie tam średnie. Niektóre mają jakiś sens, inne nie. Jakieś pole magnetyczne dla cząstek naładowanych może mieć sens, tak? Natomiast no, przed jakimś okruchem materii już nas nie, który nie jest naładowany elektrycznie. Pancerz lodowy jest bardzo fajną koncepcją, bo faktycznie wiesz, tak. Lód wodny dość łatwo w kosmosie znaleźć, mimo wszystko, jak tak, się okazuje. Tak, jest bardzo, bardzo powszechny. Woda jest powszechna w przestrzeni. No i łatwo nabudować taki, że tak powiem, pancerz, a gdyby on był z jakichś metali i tak dalej, no to musiałbyś mieć od razu też rafinerię i hutę, która ci wykona elementy i tak, tak dalej. Masakra, nie? Natomiast tutaj... Tak, to jest i to w wielu space operach jest to pokazywane i rzeczywiście te pojazdy kosmiczne mają te pancerze i tutaj widać, że autorzy troszkę myślą, no ale w takiej samej space operze pojazdy kosmiczne latają spadając na przykład, nie? Bo w tej samej powieści myśliwce kosmiczne poruszają się w ten sposób, że z wielką częstotliwością wytwarzają czarne dziury. Mm-hmm. I ta czarna dziura, która się pojawia, także on nie ma innego napędu. On wytwarza czarną dziurę w jakimś tam miejscu i spada na nią. Po czym ona znika i wytwarza ją gdzie indziej. No to jest troszkę niedorzeczne, nie? Chociaż fajne. To jest... Żeby wykopać sobie dołek pod, nie wiem, bramkę, cokolwiek i tak dalej, kupujesz koparkę, nie? Tak. No to jest, w zasadzie. Nie, to jest takie dosyć dziwne, ale jednak, no wiesz, jeszcze raz, no jest czas na to, żeby traktować to tak serio, a jest czas, żeby patrzeć, jak to pcha fabułę. No jasne, jest to jakaś ciekawa koncepcja, tak. Na pewno, nie? Chociaż mało tutaj sensowna. No dobra, kwestie katastroficzne tutaj jeszcze. Tak, mamy zaznaczone kwestie katastroficzne. A ja nie powiedziałem w końcu o Iron Manie. Rozmawialiśmy przecież o tych wszystkich przyspieszeniach i tak dalej. Właśnie ostatnio widziałem fajną analizę tego, jaki dżem pudliszki by, wiesz, czy ketchup się zrobił z Tony'ego Starka z środku. Bo gdzieś tam analizowano, że nawet jak w tych nowych filmach tam się otwiera ten pancerz, on taki jest nanotechnologiczny, wiesz, tam widać, tak. Że tam nie ma nawet żadnych właśnie miękkich elementów, nie? On tak. Po prostu bezpośrednio przylega do tego swojego pancerza, więc niejako zachowuje się tak samo jak ten pancerz, więc te same przeciążenia działają na to wszystko, co jest w środku. To znaczy inaczej. A tam jest Tony Stark. Wyobraźmy sobie bardzo prostą sytuację. Jesteśmy w autobusie. I autobus nagle przyspiesza, tak? Rusza gwałtownie albo gwałtownie hamuje, tak? A my jesteśmy w środku. Na nas działa siła inercji, która działa w ten sposób, że chce, żebyśmy my zostali w takim stanie, w jakim jesteśmy. Więc autobus niejako usuwa się nam spod nóg. My oczywiście w pewnym momencie to jest przekazywane do nas, ale jeżeli jest to bardzo gwałtowne, to my nagle... To jest tak, że nagle lecimy tak, jakbyśmy spadli, nie wiem, z wieżowca na dół. Tak, no to, tak to mniej więcej działa. I ten, że człowiek, ten bohater w tej zbroi jest właśnie takim pasażerem w autobusie. Jeżeli ta zbroja nagle przyspiesza, no to oczywiście on jest wciskany w tą zbroję. A te przyspieszenia są naprawdę horrendalne. Olbrzymie. I co ciekawsze, pilot w samolocie to przeżywa. No. W każdy zakręt w samolocie, bo przecież dodatkowo tam, gdy jest ruch po krzywiźnie, zaczyna działać przyspieszenie dośrodkowe, zaczyna działać siła dośrodkowa i jej odpowiednik, czyli ta siła bezwładności działająca na zewnątrz. W momencie, gdy samolot wchodzi w jakiś ciasny zakręt, to nawet ci najlepsi piloci na moment tracą przyjemność prowadzenia samolotu. Tak, przytomność, gdyż tracą, tak, tracą przytomność. Przyjemność, bo tracą przytomność. Tak. To prawda. Plus jeszcze upadki. Fajne. Nie wiem, czy widziałeś, jak Iron Man ląduje z jakim impetem i tak dalej. Dups, nie? Ja rozumiem, że się dziury robią w tym. Może tam zbroja by wytrzymała, ale on przydupiłby tak samo tak. W tej zbroi, jak gdyby po prostu spadł na ten beton. To jest dokładnie tak, jak winda, która się urwie. Dopóki nie spadnie, jest wszystko, dopóki nie łupnie w ziemię, jest wszystko ok. I ona się porusza, to jest spadek swobodny i my w tej windzie, oczywiście jak ona się urywa, to my spadamy razem z nią.
ale w pewnym momencie, gdybyśmy wykonali jakiś ruch, odepchnęli się, no to możemy spadać z tą windą, będąc uniesionym. To jest ten spadek swobodny. Tam jest przez moment w takiej windzie, która spada, jest stan nieważkości. Tak jak w tym samolocie, o którym mówiliśmy. Ale jak winda łupnie, i my też łupniemy. Mhm. I nie można wyskoczyć w ostatniej chwili. Nie można, tak, bo my po prostu, no to no, też na pokładzie tego samolotu. Jak on spadnie, no to my spadamy razem z nim. Nie? No. I uderzamy dokładnie z taką samą siłą. I nic tutaj nie da, tak jak właśnie dobrze. Pamiętam, jak ale kiedyś koleżanka na studiach się próbowała ze mną kłócić i mówiła, że przecież wystarczy w ostatniej chwili wyskoczyć z windy jadącej, albo jakbyś na kamieniu jakimś spadał, to się uratujesz, bo ostatnio zeskoczysz z kamienia. Tak. No właśnie, ale zapominają o tym, że prędkość jest ta sama, bo podróżowałeś razem z tym obiektem. Więc tutaj dobra, Ironmana już mamy, on powinien być tam, tak, ale tak, z tego, taki z, suplement. Z pociągu jadącego, tak? Ktoś mi kiedyś powiedział, przecież te prędkości się składają, to trzeba wyskoczyć w przeciwnym kierunku, nadać sobie przeciwną prędkość. Aha, spróbuj. Był taki aktor. Lepiej nie próbuj. Był taki aktor polski, tak, Cybulski. Tak, tak, ale tam to chyba trochę inaczej wyglądało. No on tam, on nie dogonił tego pociągu. Tak, nie? Ale te kwestie katastrofalne, tak, zostawmy sobie, bo ten Armagedon zostawiamy na odcinek. Deep Impact też może, bo to są bardzo podobne filmy. I tutaj oczywiście tu w swoim programie dużo o tym mówiłeś, w innych jakby tych newsach o Darcie. Tak. I myślę, że tutaj to jakby rozwiniemy troszeczkę w tym odcinku dla patronów, ale co innego. Teraz jest modny, modny, no trochę złe słowo, jest dostępny w jednym z kanałów streamingowych, nawet nie wiem którym, film Moonfall, gdzie księżyc spada na ziemię. Okej, okay, po co? No po co? Nie, bo potem się okazuje, że księżyc jest mega strukturą. Nie? Tam czyli jest jednak. W ogóle jest po prostu jakieś takie z czapy rzeczy wzięte i to jest niedorzeczne. Tak? To jest już fantastyka na poziomie takim hard, ale hard nie dlatego, że jest bardzo naukowa, tylko jest od czapy. Bo pomysł jest tak niedorzeczny, że aż szkoda o nim dyskutować i jest po to, żeby spróbować przekonać, że jak ten księżyc będzie bliżej, to pływy tam będą się unosić, gdzieś ktoś jedzie samochodem, a obok wskutek przyciągania księżyca unosi się ciężarówka do góry. A on nie. Tego typu rzeczy. Obejrzyjcie sobie film Moonfall, właśnie po to, żeby mieć troszkę beki, tak? Bo film jest taki, no naprawdę nieciekawy. To ale już bardziej... to jest niesamowite. Księżyc z mniejszą masą pokonał przyciąganie Ziemi. No tak, oczywiście, jak najbardziej. To wszystko jest tak, i to, wiesz, to zasysanie materii z Ziemi, bo ten księżyc jest tam jakoś już tak blisko i oni, nie wiem, do tego księżyca wlecieli chyba, tam jest ta mega struktura, jakaś mega inteligencja kosmiczna i oni przekonują, żeby księżyc odleciał czy coś. Ja już nie pamiętam, ale to mi... Zęby mnie bolały wtedy, jeszcze parę dni po tym, jak obejrzałem ten film. Dużo przyjemniej oglądało mi się film, może dlatego, że wcześniej przeczytałem opowiadanie, potem ono się zmieniło w całą powieść długą. To jest Wędrująca Ziemia, Cixin Liu. Mnie natomiast zęby bolały, jak oglądałem ten film. No bo wiesz, bo pomysł, żeby zbudować wielkie silniki, które takie są bardzo wysokie tam, że i strzelają strumieniem gazów, że cała Ziemia jest statkiem kosmicznym, no wiesz, nie razi mnie, że budujemy statek kosmiczny, jeżeli jesteśmy mega zaawansowaną cywilizacją, budujemy statek kosmiczny, ale na Boga, jakie źródła energii? Oni tam mają jakieś reaktory jądrowe i są takie wielkie dysze rakietowe, które wiesz, powodują i ten statek kosmiczny leci. Jeszcze tam źle przeleciał, bo koło Jowisza będzie leciał i coś tam też jakieś oddziaływanie grawitacyjne powoduje, że tam ciężarówki są wysysane. Jezu, wysysanie ciężarówek, to jest... Mamy taki nasz odcinek, pamiętasz? Dawno temu nagrywaliśmy u ciebie o kosmitach. Tak. I coś, jedno, coś dużo jest ludzi, na rzeczy. Dużo ludzi obejrzało. Tak, tam jest ponad milion wyświetleń tego odcinka, ale powiem ci, że na miniaturce jest właśnie ciężarówka wysysana przez
statek obcych. To już jestem czyli w stanie bardziej zrozumieć, jest, wiesz, bo obcy mają pola siłowe. Pola trakcyjne. Tak, pola trakcyjne albo stasowe, czy jakiekolwiek inne i są w stanie, wypuścić wiązkę ściągającą. Mhm. Mnie to zawsze jakoś dziwiło, że w jednym momencie ten sam rodzaj statku kosmicznego w Gwiezdnych Wojnach potrafi zadziałać tą wiązką ściągającą, a w innym Vader patrzy i cmoka, jak tam i jak ten statek kosmiczny odlatuje. I wtedy potem mówi jeny, przecież mamy wiązkę ściągającą. Ale wiesz, może jednak na przykład nie zapłacili abonamentu za wiązkę ściągającą. A najbardziej, nie pamiętam, który to był odcinek, to była ta nowa, znaczy nie ta najnowsza, ale ta druga seria tych trzech filmów. To chyba był odcinek drugi albo trzeci, Star Wars epizod drugi albo trzeci. I tam statek zaczyna się taką wojną na orbicie tej głównej planety, tej gdzie jest ta stolica tam cała tego... Coruscant. Coruscant, tak. I tam jest włączyć dodatkowe silniki tam jakieś boosterowe, a ktoś tam krzyczy obok, magnetyzować, magnetyzować. Ja mówię, o kurczę, to jest po prostu coś niebywałego, to jest aż no, łezka się wokół kręci, magnetyzować. Że z korbą nie podeszli. Tak. A to tam był chyba ten Grievous, ten taki robot, tak, bardzo fajna postać. Dobrze. Księżyc spadający na Ziemię, to się nie wydarzy, zwłaszcza, że Księżyc się od Ziemi oddalał jakieś 3-4 centymetry rocznie. Już bardziej do mnie przemawia na przykład to, co też tą książkę mieliśmy Dana Simonsa 7F, gdzie Księżyc zostaje trafiony jakąś czarną dziurą, nie wiem, czymś, że rozpada się na kawałki. Mhm. I to byłbym w stanie jakby zaakceptować i jestem w stanie przełknąć, zresztą tam jest to świetnie opisane w tej książce. 7F, przypominam i polecam tę książkę, bo jest świetnie napisana. W pierwszej części książki jest ta katastrofa, skutki katastrofy i próba przetrwania wysyłaniem i budową takich zupełnie prowizorycznych, można powiedzieć, elementów przy stacji kosmicznej, takich habitatów, bo zostało mało czasu, bo te szczątki Księżyca stopniowo zacieśniają swoje orbity wokół Ziemi i wchodzą w atmosferę. A potem druga część, no to jak już to wszystko się uspokaja i po jakimś tam długim czasie Ziemia znowu zaczyna odżywać. Ci którzy przeżyli na orbicie, tam zaczynają działać. No właśnie, bo tutaj słuszną rzecz powiedziałeś. Jak tak sobie patrzę o tym Moonfall, co opowiadałeś, o tym Księżycu, który przylatuje w pobliże Ziemi, to z racji tego, że jest mniej masywnym obiektem, to tak naprawdę wszedłby w granicę rosza Ziemi. Tak. I on zacząłby się rozpadać. Sam by się zaczął rozpadać, dokładnie. No to są no praw astrofizyki się nie, jakby też nie kwestionuje, tak? Więc znowu, mniej mnie dziwi to, że przyleciał gigantyczny statek kosmiczny i ten Księżyc zaczął się tam, wiesz, jakoś grunt mu się ruszać, no bo rzeczywiście jakieś wpływy powodują, że coś się dzieje. To jest w filmie Independence Day, tak? Tam jest taki duży statek kosmiczny. Albo w Wędrowcu, którego tutaj też żeśmy już pokazywali, tam gdzie koty rządzą takim potężnym statkiem kosmicznym, który zaczyna kraść Księżyc jako paliwo. Bo Księżyc jest sera. Księżyc jest sera, a koty lubią ser. Myszy, nie? A, bo oni hodują myszy. Lubią ser, dokładnie. Dobrze. Strugatcy, Maszyna Życzeń. Czy na podstawie tej książki czasem gry Stalker nie powstały po części? Maszyna Życzeń to jest scenariusz i jest jedną z części tego właśnie wydawnictwa. Słuchajcie, Strugatcy, Arkadii i Borys to są pisarze genialni. Mhm. Wiem, że teraz jest straszna nagonka taka na te ruskie onuce i generalnie słusznie. Wielu autorów okazuje się być naprawdę, wiesz, tak jak moi przyjaciele, którzy się zajmowali radziecką i wcześniej radziecką, potem rosyjską fantastyką, też tłumaczeniem, znało wielu autorów i nagle mówią, ci ludzie, z którymi dało się porozmawiać, nagle się, kurczę, jakoś, nie wiem, w głowach im poprzewracało. Albo zawsze tak było. Tak. Tylko nie kupujcie, tylko do biblioteki idźcie. To znaczy, nie, inaczej. Arkadii i Borys Strugatcy, to oni zawsze byli antysystemowi, ale system ich nie ruszał. To są pisarze, którzy tworzyli w czasach Związku Sowieckiego, dawno temu.
oni byli zbyt popularni. Mm-hmm. Mieli status prawie bogów, jeśli chodzi o literaturę, dlatego wiesz, aparat ich nie ruszał. Zresztą pisali, tak jak u nas, też w stanie wojennym czy wcześniej, pisało się fantastykę, która była anturażem takiej fantastyce socjologicznej, żeby pokazać w takim zwierciadle fantastyki te wszystkie nonsensy, tak, związane z rzeczywistością. Tak właśnie oni też tworzyli i na tym stali się też sławni, a że mają wspaniały język, wspaniałe pióro. I tutaj są zebrane ich opowiadania. Maszyna życzeń to jest akcja tego scenariusza de facto. Dzieje się właśnie w świecie Stalkera, tak? Bo Stalker powstał na podstawie pikniku na skraju drogi, tak. Tam te anomalie wszystkie zostały wzięte z tego. Tak, no bo to jest tak, tak. A zastanawiam się, maszyna życzeń, czy nie była też tutaj tym takim motorem napędowym tej całej osi fabularnej, czyli to, że była ta komora życzeń cała. Częściowo tak, bo ona się jakby... Na bazie tego też sporo jakby rzeczy zostało wprowadzonych. Tutaj jest sporo opowiadań, naprawdę fajnych, naprawdę świetnych. To są opowiadania najnowsze jest z początku 2000 lat. Mhm. Natomiast większość to są lata 60., jeszcze końcówka lat 50. Wtedy, gdy oni zaczynali pisanie, gdzie tą krótszą formą jeszcze się troszkę bawili, bo generalnie pisali powieści. Bardzo polecam, to jest rzecz nowa i przy okazji to jest rzecz, która została, ja zawsze staram się tutaj wspierać to sf.com.pl, to wydawnictwo, bo to jest ich, a przy okazji, jak już będziecie oglądać na przykład stronę, to na tej stronie to muszę zareklamować, bo to jest zbożny cel. Jest zboże. Zbożny, tak, zbożny, a dużo zboża rośnie w Ukrainie, więc to jest cel w ten sposób zbożny, tak. Bo została stworzona przez tego wydawcę wydawnictwa Stalker Books, antologia przy pomocy też ukraińskich jego przyjaciół, antologia ukraińskich opowiadań. I kupno tamtej książki, bo cały zysk z tej książki będzie, czy jest przekazywany na wspomożenie Ukrainy. Mhm. Więc tamtą książkę, ona się ma już, my to nagrywamy, który dzisiaj jest, bo nawet nie pamiętam, 14 chyba. Więc jak to będziecie 14. odtwarzać, to ta książka na pewno już będzie, bo ona ma się ukazać tam za 2 czy 3 dni. Patrzę, który jest, a nie mam tego na cyferblacie. Bardzo, ale 14. to... Tak, to jest to... I zobaczcie, to jest już YouTube łże, tak, takie YouTube hasło. Bo nie wie, a mówi. Nie wie, a mówi, tak, 14, tak, 14. Nie, no bo jest prawie 14, więc tak ekstrapolowałem, okay. Że prawie 14. Także Maszyna życzeń, cudowna książka, warto w dobrą literaturę inwestować. Skoro mam książki, mogę jeszcze jedną? Jasne. Zupełnie przy... Ale błagam cię, tylko nie mówisz, że będę musiał sobie założyć nogę na głowę albo nie, bo coś. Słuchaj, ta książka się przypadkowo znalazła w torbie i mówię, skoro już jest, no to ją pokażę. To pokaż. Książka Iyengara, kultowa, naprawdę. Powiem wam, że to jest książka, która... Jeżeli ktoś się interesuje... Czy to jest jakiś poradnik? Czy... Tak, nie, to jest w ogóle podręcznik. Przedmowę napisał Yehudi Menuhin. Ja tego nie pokażę, bo nam ten YouTube uzna to za jakąś... A nie, to są asany... Za jakąś grafię, ale właśnie siedzi tutaj gość w majtkach, medytuje, wiecie, w takim... Ten ruch. To jest, ale, a Włoch tak medytuje. Ale ma zamknięte oczy i język zwinięty w trąbkę. Tak, bo wiesz co, te asany, powiem tak, joga jest bardzo fajnym systemem i jeżeli ktoś troszeczkę chce zainwestować w taki lajtowy sposób w swoje zdrowie fizyczne, to tylko ostrzegam, naprawdę, i to mówię całkiem poważnie, nie próbujcie sami, jeżeli jesteście początkującymi, dlatego że niektóre asany są na tyle wymagające
i na tyle jakby trudne, że można więcej szkody wyrządzić sobie niż pożytku. Człowiek precel. Tak, tam są... Tutaj jest po prostu... I zobacz, te asany są opisane, jak wspomagają organizm, a co więcej, to ma też medyczne uzasadnienie. Bardzo dużo naciski na organy, jakieś, wiesz, jakiś oddech ma bardzo ważną rolę. Coś wspaniałego. Ja i ta jak książka, zostać preclem. Tak, jak zostać... Do książki napisał przedmowę właśnie sam Yehudi Menuhin, czyli słynny dyrygent i wirtuos skrzypiec, który też był joginem, może inaczej, praktykował jogę. I jego takim, wiesz, celem nadrzędnym w tym było ułożyć ciało w ten sposób, żeby wyglądać jak skrzypce. Tak. Tak. Więc tego próbował. Słuchaj, ja mam jeszcze takie drobnostki może na koniec. Okej. Okay. Czyli takie nieujęte w nic konkretnego tematycznie tutaj dziwne uproszczenia. Na przykład był taki film G.I. Joe z 2009 roku, Rise of Cobra. Pamiętasz ludziki G.I. Joe? To znaczy nie, ja ten film pamiętam, oglądałem ten film, to jest o jakichś komandosach, zdaje się. Tak. Takich nowoczesnych komandosach. Elitarna jednostka, jakichś takich najemników właściwie bardziej tak bym powiedział, a Cobra to był ten taki tych złych najemników, nie? No i mniejsza o większość. W każdym razie wiadomo, jak to w filmach akcji, wybuchy, gonią wybuchy i powodują kolejne wybuchy. I jest tam taka scena, że całość dzieje się pod pokrywą lodową, gdzieś tam Grenlandia, nie wiem, Antarktyda, whatever. W każdym razie masz po prostu krę na wodzie i następuje wybuch, nie? I ten wybuch niszczy tę krę, wiesz, ona pęka po prostu i tak dalej. I kamera widzi całość od spodu i ten lód zaczyna opadać na dno. Bo to był suchy lód. Suchy lód na dnie morza. Nie, suchy lód. Lód oczywiście nie opadnie, będzie wpływał po powierzchni wody. Nie, to oczywiście gęstość lodu jest mniejsza od gęstości wody, więc prawo Archimedesa tutaj działa. No nie? Właśnie to jest, o to chodzi. To jest... Druga rzecz, więc tutaj jakby tłumaczyć nie trzeba, ale gdzieś tam to zwróciło moją uwagę i jest co, 2012, tak, widzę, masz za... Ja też 2012. Sobie dopisałem 2012 i te neutrina wspaniałe. Neutrina, które zmutowały i podgrzewają jądro Ziemi i ja się zastanawiam, pogrzeba wymyślać zmutowane neutrina, które to jest taki absurd. Tak, mamy trzy rodziny neutrin, mamy... Przy czym z Księżyca, przepraszam, ze Słońca, to się wytnie. Wydało się. To się wytnie. To. Słuchaj, to zaraz o tych, no dobra, to powiedz o neutrinach, a ja powiem coś jeszcze ciekawszego. Neutrina z modelu standardowego, ale też z obserwacji wiemy, że są trzy generacje kwarków i odpowiadają im trzy generacje leptonów, czyli elektron, mion i taon. I elektronowi, mionowi i taonowi odpowiadają też neutrina. Neutrino elektronowe, mionowe i taonowe. Elektron, mion i taon różnią się między sobą masą, czyli energią. Tak? One po prostu mają większą energię. Więcej tam jest. Te neutrina też różnią się energią, natomiast neutrina są cząstkami o niezwykle małym przekroju czynnym na interakcję. Czyli można je porównać do, jeżeli mamy atom, no to tam jest jądro atomowe, ta pusta przestrzeń, to nawet jądro atomowe i układ tych nukleonów, które tworzą taką dosyć ciasną strukturę, i tak dla neutrin jest przeźroczysty. Mhm. Czyli neutrina, które poruszają się dosyć szybko, aczkolwiek z prędkością mniejszą niż prędkość światła, to te neutrina, one w zasadzie Ziemi nie widzą. Ziemia jest dla nich, tak jak my, rzucając lotką do darta, ta lotka, ona leci przez powietrze, przy czym ta lotka widzi powietrze, no bo ma te sterówki i jakoś tam to powietrze działa. To neutrina w ogóle nie wchodzą w interakcję, to znaczy wchodzą, ale tak rzadko, że żeby je zaobserwować w tych obserwatoriach neutrinowych, buduje się gigantyczne zbiorniki, które wypełnia się takimi cieczami
na bazie dosyć ciężkich pierwiastków, tam chlor odgrywa ważną rolę, bo chcemy zwiększyć prawdopodobieństwo, że jakieś tam, co któreś neutrino jednak się zderzy i powstanie cząstka, która wywoła w detektorach, którymi to wszystko jest obłożone, błysk światła. Mm-hmm. Tak, tam są takie fotopowielacze. I to są... Dla porównania, tak żeby to na ludzki przełożyć, to tak jakbyśmy wzięli sobie, nie wiem, siatkę od bramki piłkarskiej, to tam są takie duże oka, tak. Nie? I jakbyś bakteriami chciał strzelać i trafić tak. w linkę. I trafić, no to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że trafisz w linkę którąś bakterią, no. niż to, że neutrino trafi w cokolwiek, w jakikolwiek atom tworzący całą Ziemię. Dokładnie. To jeszcze wam jedną rzecz muszę uświadomić. Miliardy neutryn w ciągu sekundy przelatują przez tak. centymetr każdy naszej skóry. 60 miliardów neutrin przez każdy centymetr w ciągu sekundy. Neutrina te na Ziemi powstają przede wszystkim w jądrze Słońca. I to, co jest bardzo ważne, tam powstaje też energia w postaci fotonów. Ale te fotony, dla nich Słońce nie jest przeźroczyste i te fotony są absorbowane, reemitowane. I średnio szacuje się, że te fotony tam koło miliona lat chyba krążą, czy coś koło tego, zanim się wydostaną. Czyli teraz widzimy te fotony, które tam powstały dawno temu w środku Słońca. Natomiast neutrina uciekają natychmiast. Tak. I w 2012 patent był taki, że neutrina zmutowały do takiej formy, czyli musiały jakiejś energii dostać prawdopodobnie, tak. żeby stać się większe. Mm-hmm. I do tego stopnia, że były w stanie podgrzewać jądro Ziemi, przez co tam zaczęły te wulkany wybuchać tak, i tak dalej. Tak. Natomiast no, śmieszne jest to, że jeżeli cząstki byłyby w stanie podgrzewać jądro naszej planety, to tym bardziej spaliłyby wszystko, co jest na wierzchu, na zewnątrz. No oczywiście. To jest jakiś absurd. Byłaby na pewno interakcja z tym zewnętrzem, z atmosferą. Więc nie, to jest... Znaczy, ale znowu, zauważ, ten film, ja wbrew pozorom, ja lubię ten film. Oglądałem go ze 2 czy 3 razy, bo... Ten film był chyba w tamtych czasach to był taki wspanialszy, jeśli chodzi o te spektakularne efekty, które zostały pokazane. Te efekty takie globalne, te zniszczenia, to wszystko. I ci Chińczycy, którzy są w stanie te arki wybudować tam w ciągu roku czy dwóch, czy coś takie potężne. I ten gołąb, który przyleciał jak do Noego. I w ogóle to wszystko było takie piękne. Wspaniałe. Wspaniałe widowisko. Tylko nie miało sensu. Tak, ocean coś tam zalał, zmieniły się bieguny. Tam się wszystko naraz wydarzyło. To było najlepsze, że jakby, wiesz, ale z drugiej strony zawsze pamiętam, że to był argument przeciwko temu filmowi, czyli tam się wszystko wydarzyło naraz. Naraz zmutowały neutrina w Słońcu, naraz się, kosmici, wszystko i tak dalej. I zobacz, i przyszedł ten nasz dzisiejszy czas i też wszystko naraz się dzieje. A to weźmy od razu na warsztat te dwa filmy, które bardziej lub mniej fajne, w których my próbujemy naszą techniką, naszą technologią, naszymi pomysłami ratować świat w skali takiej, która nas przerasta. Pierwszym z tych filmów jest Jądro Ziemi, gdzie jądro Ziemi przestaje się tam kotłować, co jest prawdopodobne, no bo wiesz, skoro na Wenus to jądro tam zastygło i jakoś przestało się kręcić i Wenus nie ma prawie pola magnetycznego, mimo że jest takiej samej wielkości jak Ziemia, Mars jest mniejszy, więc i Księżyc to tym bardziej, no ale okej, to jeszcze jest dobrze, ale że ludzie wpadają na pomysł, rozruszajmy jądro Ziemi, poślijmy tam pojazd, który będzie leciał, taki jak robak, i będzie sobie świecił laserem i robił dziurę tym laserem i wleci i tam zostawi bombę atomową, która wybuchnie i to jądro rozrusza. Czyli znowu mamy atom, jako ten spiritus moment. I od razu mogę ten punkt już zacząć, ci genialni naukowcy. Nie? To jest po prostu Ricky Morty, wiesz, tutaj jest coś wspaniałego. Dokładnie tak. No tak, no, naukowcy, no. Obraz naukowca tak. tego typu filmu ale zobacz, to Jądro Ziemi, ten film jest po prostu jest niedorzeczny.
I pewne rzeczy się są zupełnie bezsensowne, tak? Ale to jest taki właśnie typowy film z cyklu tych filmów, o których mówiłeś, czyli film, który w żaden sposób nie można go oglądać tak. takim naukowym okiem, to po prostu trzeba wchłonąć jako natomiast, jakiś spektakl. Natomiast on przekazuje to, na co my zwracamy tutaj uwagę i myślę, że no, chcemy zwrócić uwagę, on przekazuje bardzo dużo takich no, złych informacji. To tak nie działa. Świat tak nie działa, że jest jeden ten tam, nie wiem jaki on ma pseudonim w tym filmie, ten taki szczurowaty aktor, który jest mega hakerem, który wszystko potrafi. Tak. Siedzi przy komputerze i wszystko potrafi wyłączyć i wszystko potrafi zrobić. Albo jeden naukowiec, który rozpracuje całą technologię, sam wymyśli i tak dalej w garażu tak. jeszcze najlepiej. No, to jest, czasy minęły, to za Kopernika to. Takie rzeczy się działy. Więc to są takie bzdury w tym filmie. Masz zespoły naukowców tak naprawdę. Oczywiście. Jak bierzesz jakąkolwiek pracę naukową, to tam pierwsza strona do połowy często jest nazwiskami drobnym maczkiem. Prace, te odkrywcze prace z CERN-u to po 2,5 tysiąca autorów takie prace mają. No, ale część z nich to tam, wiesz, wiadomo, tam się drugi z tych filmów jest filmem dużo lepszym, bardzo fajnie pokazanym i to jest film W stronę Słońca. Mm-hmm. Film W stronę Słońca, który ma jedną niedorzeczną sprawę, a mianowicie sposób ratowania Słońca. Sposób, tak, bo coś się dzieje ze Słońcem i chcemy tam zawieść jakiś ładunek, który gdy do Słońca się dostanie, to tam wybuchnie i Słońce odżyje. Tak? To jest absolutnie niedorzeczne, bo ludzie absolutnie nie są w stanie zgromadzić, nie wiem, niech to materiał rozszczepialny, nie wiem, co tam było, jakiś deuter, jakiś tryt. Czerwona materia. Czerwona materia, no to już jest fantasy, ale jakieś normalne materiały. Musimy sobie zdawać sprawę, my o tym znowu tu mówiliśmy wielokrotnie, ale warto to powtórzyć. Słońce jest gigantyczne. Słońce ma masę, która jest 1000 razy większa niż masa wszystkich pozostałych elementów Układu Słonecznego. Gdyby Ziemia, która ma masę jakieś 330 tysięcy razy mniejszą od masy Słońca, gdyby Ziemia w całości spadła na Słońce, no to tam by tam coś było i koniec. Nie? Słońcu by się nawet nie odbiło za bardzo. Zresztą widzimy komety, ile komet spada na Słońce, no one są mniejsze oczywiście, ale nic się nie dzieje. Ale większe niż ten ładunek. Tak, ale dużo większe niż ten ładunek, bo to jest po prostu statek kosmiczny. Mhm. Fajne jest, że ten statek kosmiczny ma tę tarczę taką z tymi osłonami, no bo im bliżej jesteśmy Słońca, tym bardziej ono działa. Fajnie jest pokazane wyjście na zewnątrz, te kombinezony, tak, to wszystko jest świetne, ale psychologia tego, ci astronauci, którzy tam lecą, oni są pokazani perfekcyjnie i te stosunki, wzajemne relacje i to, co Słońce z nimi robi, że oni są tam, są urzeczeni tym Słońcem, że to Słońce zaczyna wypalać ich mózgi psychicznie, tak, działając na nich. To jest bardzo fajne. Są te sceny, jak oni siedzą w tym pokoju, gdzie jest ta szyba taka przyciemniana specjalnie, tak, żeby mogli oglądać po prostu obserwują Słońce, tak. To jest w tym filmie to jest fenomenalne, natomiast sam koncept, znowu, to jest coś, na czym jakby wydaje mi się, że nie pomyślano i oparto pewną opowieść o ludziach na jakimś takim motywie, który jest zupełnie niedorzeczny. Mm-hmm. No ale z drugiej strony, wiesz, no my jako ludzie, jest ta hipoteza, że możesz robić lifting gwiazd, czyli odessać część materii tak, żeby wydłużyć życie, bo wbrew pozorom te mniej masywne, takie jak czerwone kadły, tak, żyją dłużej. Ale no to wiesz, to nie jest coś, co jesteśmy w stanie zrobić. Kardaszew być może na nikt poziomie nigdy. Drugim. Kardaszew na poziomie drugim. No o to drugim. Chodzi właśnie. Tak. Natomiast tutaj wiesz, no oni gdzieś tam próbowali, trzeba było zawiązać jakoś tę sytuację. Natomiast tutaj w tym filmie jest kolejne uproszczenie i przekłamanie, które też bardzo często występuje w innych filmach, między innymi w Interstellarze, o którym tam też będziemy mówić w tym odcinku dodatkowym. Otóż wielkość obiektów kosmicznych. Miejscu, w którym się znajdujesz. Pamiętaj, tam jest taka scena, że oni lecą sobie w okolicach Merkurego i ten Merkury tak na tle tarczy słonecznej, wiesz, tak, tam przelatuje.
I to Słońce jest gigantyczne, ten Merkury jest, wiesz, malutki, tak, taki, a oni są w okolicy jego orbity. Z orbity Merkurego Słońce jest, no, większe niż z naszej perspektywy, ale to wciąż byłby taki obiekt gdzieś tam nieduży na niebie. No nie jest aż taki wielki, no, tak, nie jest aż taki. Dwa razy większe, może trzy, ale wiesz, to nie byłoby tak, że ci poza kadr wychodzi tak, Słońce. Tak, no to, tylko że to znowu, wiesz co, ta jedna sprawa z tym ładunkiem mi tak jakby zabiła, że ta cała reszta już jest znośna. Ta cała reszta to jest wyraz artystyczny. Tak, to są fajne obrazki. Tak? Gdyby to było akuratne, to byłoby nudne wizualnie po prostu. I nie? Generalnie to, że w ogóle te pomysły, jest też taki film, ojejku, jak on się nazywa, też o tym, że Słońce zaczyna dużo jaśniej świecić. Mhm. I to są rzeczywiście takie już fizyczne efekty, niezwiązane z tym, jak poznaliśmy Słońce i z tą zwykłą aktywnością Słońca, tylko coś takiego dziwnego się ze Słońcem dzieje. Rzeczywiście Słońce puchnie mniej więcej w tempie takim, jak rosną nam paznokcie. Ono się powiększa ze względu na pewne procesy. Jest jakiś związek na pewno. I tak tworzą się teorie spiskowe właśnie. Od razu masz związek. Dlaczego tak szybko jak paznokcie? Ktoś steruje puchnięciem Słońca. Musimy zawiązać towarzystwo puchnącego Słońca. Co to zapisać? Towarzystwo puchnącego Słońca. I ci członkowie są zobowiązani, żeby niektóre paznokcie zostawiać i nie obcinać. Tak. To ci, żeby... Pamiętam tych takich z takimi mega długimi paznokciami. Tak. W Świecie Wiedzy to było, nie? Ja wiem, jak spuchło Słońce. Dokładnie. Od czasu, gdy się urodziłem. Bo... Towarzystwa Puchnącego Słońca, TPS, nawet tak, brzmi TPS, dobrze. TPS, no to brzmi. Tak, bardzo dobrze. Okej, słuchaj, żeby... Może jakąś płytę, bo nie ruszyliśmy, to znaczy, jest dużo. Wiesz co, płyty są, ja zrobię je już za moment, za parę minut. Żeby takiego, wiesz, nie było tak, że później pół godziny płyty będziemy omawiać. To znaczy nie pół godziny, wiesz, zabrałem trochę płyt, bo ciężko jest przekłamania naukowe w płytach. No dobrze, przychodzi mi do głowy, nie wziąłem tej płyty, ale jest ten, grupa Europe i Final Countdown. Tak. I oni lecą do Wenus, no nie? To, ale to już było. No ale to by pasowało. Jest Michael Jackson i utwór Man in the Mirror, to jest Another Part of Me. To chyba Another Part of Me się utwór nazywa. Tak, to jest taki utwór i on tam pisze, on tam śpiewa, że planety ustawiają się w jednej linii. Mm. Pamiętam tę linijkę tego tekstu. The planets are in line, coś tam up. I przynoszą lepsze dni. Okej. Okay. No to, ale to jest horoskopowe, więc to sobie darujmy. Natomiast ja chciałbym rzeczywiście dobrą muzykę wam polecić, tak? Polecić dobrą muzykę. Pierwsze, jestem bardzo, bardzo, że tak powiem, zadowolony, bo w tym roku, w 2020 roku, w 2022, kilka płyt Davida Bowie zostało wznowionych na płycie winylowej. Nie zabrałem mojej ulubionej, wezmę ją może przy następnych okazjach. Ta, którą zobaczyłem, słuchaj, w Empiku. Polowałem na tę płytę, ale była horrendalnie droga, płyta Outside. Mhm. To jest płyta koncepcyjna, która to jest dziennik Nathana Adlera, takiego artysty mordercy. Mhm. I David Bowie, fenomenalne to jest, po prostu i muzycznie, i tekstowo. Natomiast jak zobaczyłem, co w Empiku, no nie, tak przeglądam płyty, bo tam czekałem z nudów, patrzę, ta płyta. Ręce mi się zatrzęsły, wyciągnąłem ją. Wyobraźcie sobie teraz gościa, który stoi w Empiku przy płytach i robi tak. No bo wiesz, miałem to na kompakcie, mam to na kompakcie, ale no wiesz, winyl to winyl, nie? I tu nie ma co gadać. Oczywiście. Natomiast w tej samej serii tutaj jest to taki znaczek Official Bowie, tak, z takimi piorunami, bo te pioruny, no to oczywiście jest tam jakiś ruch kobiet, tak, czy coś takiego, ale te pioruny to wymyślił David Bowie. On miał chyba makijaż taki, pamiętam. Tak, on sobie rysował to na twarzy jeszcze zanim to było modne w Warszawie. Natomiast to jest płyta Hours, płyta, na której jest, no jest płyta nowoczesna, on wyprzedzał swoją epokę. To jest płyta z 95 roku, zdaje się, jeśli się nie mylę. I tutaj jest Thursday Child, taki no, przebój. Jest naprawdę dużo wspaniałych przebojów.
ale z drugiej strony to jest płyta taka bardzo artystyczna też. Te piosenki, one tylko udają przeboje, one są tak głębokie, tak dobrze zaaranżowane. David Bowie to jest, no, to jest jeden z tych artystów, który no, ja osobiście przeżyłem tak mocno, w sensie takim emocjonalnym, jak zmarł. Natomiast jest inny artysta, który nie zmarł i ma się bardzo dobrze. Powiem więcej, ma się znakomicie. Wyśmienicie. Ma się wyśmienicie, to jest Ozzy Osbourne. I tutaj jest pacjent numer 9, tak? To jest, to ale jest... czy on tam ma nietoperza, to powinien być pacjent numer 0. Tak, nie, to jest dziewiąta solowa płyta Ozzy Osbourne'a. Ozziego Osbourne'a, płyta, na której zagrało naprawdę całe stado, Jeff Beck, Eric Clapton, zagrał Zakk Wylde, który zresztą jest jego gitarzystą, a ma swój zespół też, zagrał Robert Trujillo, zagrał Chad Smith, McKagan, to jest masa muzyków, którzy udzielali się, no wiesz, mi wystarczy Beck i Clapton, no nie? Znakomici gitarzyści, którzy udzielali się na tej płycie. Płyta jest fenomenalna. Ja, Ozzy Osbourne, on te jego pierwsze płyty były takie niekoniecznie fajne, solowe. No bo Black Sabbath, no to... Nie mam Black Sabbath? Nie. Mam! Dobra, to żeby nie było, to Ozzy Osbourne założył zespół Black Sabbath. I to jest pierwsza płyta Black Sabbath. To jest pierwsza ich płyta, oczywiście w wydaniu podpisane. Nowych. Podpisana, tak. Nie, to tak wiesz, pokażę tylko. O. Bo mam wydanie z epoki, którego w życiu bym tu nie zabrał, bo jest zbyt cenne, a to jest nowe wydanie sprzed kilku lat. Takie właśnie dziwne, kolorowe. Nie? Nie widzicie tego, ale Leszek generalnie przywozi te winyle w takim pancernym pojemniku. Nie? Bo to nie mogą się... Nie ma to tamto. Tak, nie, tutaj trzeba ten... Słuchaj, pokazałeś takich tuzów, można powiedzieć, że takie wybitne jednostki w tym momencie, nie? Muzycznie. Tak. I to jest właśnie to, czym możemy w sumie zakończyć ten odcinek, czyli ten obraz naukowca, bo to obraz też jest... naukowca, dobrze, to te dwie płyty jest... zostawię jeszcze. Dobra, to też jest, te dwie zostawię jeszcze za chwilę. To też jest często właśnie takie przekłamanie, uproszczenie, które może wręcz... Może to jest właśnie ta zła rzecz, którą niosą takie przekłamania. To znaczy, wiesz... Bo zobacz, bo ludzie jakby troszeczkę mają obraz naukowca właśnie z mediów, z tego, co jest napisane w artykułach, mają z tego, co widzą w filmach i potem stąd są te właśnie ten brak zaufania, często może się dać tak dalej. Tu trzeba powiedzieć jasno, że naukowcy mają te swoje odchyły. Są tacy... Są różni, tak? I często dodatkowo i mają się... Nie każdy jest taki, no, taki spokojny, że czyta książki i słucha muzyki tylko, jak ja. Mam kolegę tutaj od fal grawitacyjnych, który przez pół życia się wspinał jako skałkowiec, który jak sam zaczął mi opowiadać, ile ma sztucznych tam tych elementów, bo mu się kości połamały. Cyborg. Praktycznie tak, miał z operacji wiele, bo spadał gdzieś, jakiś kontuzji się nabawiał. I jakby zostawił dużo zdrowia też w górach i to tej adrenaliny potrzebował. Jest też twój częsty gość, z którym współpracujesz, pan Dragan. Mam nadzieję, że kiedyś może się spotkamy jakoś wspólnie i okaże się, i się ten uda pogadać o innym. Ja mam parę takich rzeczy, o których chciałbym go spytać, bo on jest dobry w tą. On jest dobry w mechanikę kwantową. Nie? Ktoś tu nawet sugerował, żeby zrobić jakiś wspólny odcinek kiedyś. No to się spoko. Uda. On ma też, on się zajmuje chyba fotografią, tak? I jakimiś tam medialnymi sprawami. Generalnie jest świetnym operatorem i fotografem. Tak, ma taki tego typu jakby zainteresowania. Ale też sportowe, bo na przykład, wiesz, snowboard, jazda na... A to jest właśnie ten taki typ... Monocykl, jak to się nazywa? Monopod? To na jednym kole się jeździ, to jakoś się nazywa? Monocykl. Monocykl to taki rower. Monocykl to jest taki rowerek. No, a on jeździ na takim elektrycznym kole jednym. Aha, no to są, takie widziałem, ale zapomniałem nazwę. Tam jeżdżą. No to trzeba umieć, żeby się nie przewrócić. Natomiast właśnie są, ale są też, są naukowcy bardzo poukładani. I tak naprawdę to jest większość.
Ci, którzy przychodzą do pracy rano, poświęcają czas na czytanie literatury, poświęcają czas na studiowanie tego, co inni zrobili, po to na obróbkę danych, jeżeli są to doświadczalnicy, albo na tam swoje obliczenia i inne rzeczy. I o godzinie, nie wiem, 15, 16 jest bzzzt, tak, i idą do domu i już. Ja miałem takiego opiekuna mojego doktoratu i powiem ci, on, ta jego taka skrupulatność i taka niezwykła perfekcja w działaniu trochę mi się udzieliła. Udzieliła mi się w ten sposób, że ja teraz studentom i moim jakby tutaj tym młodym padawanom udzielam takich rad, podczas gdy sam oczywiście wszystko na ostatnią chwilę i potem jest tak, machanie szabelką i potem 3 dni nieprzespane, bo jest deadline, tak? Ale wiesz, to różne ludzie mają podejście do pracy i tak naprawdę u ciebie może niekoniecznie by się sprawdziło takie podejście. Wiesz, to jest to, że jest ten indywidualizm, są różne typy naukowców, ale bardzo często filmy bazują na tym jednym typie, mm-hmm. na tym takim geniuszu. A tymczasem takich geniuszy, którzy wiesz, tak o, wpadam na pomysł, i o, już wiem, tak, to też nie jest tak. Albert Einstein też nie wpadł na te pomysły, tak odstryknął, tak, że szedł i mówi, jak ja jestem genialny, co ja, znałem takiego jednego, oczywiście w jego własnym umyśle, jego obraz był taki, że jakiś ja jestem genialny, nie? To był profesor nieodżałowany też, cudowny człowiek, profesor Stan Gorgolewski, którego zawsze miło wspominam, ale jak on opowiadał o swoich latach, które spędził w Cambridge, w laboratorium Cavendisha, tam gdzie pracował pan Hewish, ten od pulsarów, tam gdzie pracował Martin Ryle, ten, który wymyślił interferencję radiową i interferometry radiowe, i on mówi tak, przychodzili do mnie z rana i mówią, Stan, co ty genialnego dzisiaj wymyśliłeś, bo my musimy Nobla w końcu dostać. Nie? To oczywiście to jest w takim bardzo krzywym zwierciadle, ale to tak można, ja sobie to wtedy tak śmiesznie tłumaczyłem. Darwini mieli świetny odcinek chyba o Koperniku, takim młodym Koperniku, który te swoje rewolucyjne pomysły przedstawia. A dwóch jego kumpli z tego uniwersytetu, wiesz, to oczywiście w takich szatach z tamtych czasów wszystkich, to bardzo fajne to jest, ale wiesz, to tak na spokojnie bardziej, oczywiście, nie? Wszystko. Natomiast zauważ też, że ten obraz naukowca w filmach często to jest taki omnipotentny, wiedzący wszystko z każdej dziedziny, taki MacGyver nauki, tak, nie? Tak. Gdzie przecież ta wiedza jest tak wyspecjalizowana, że nie jesteś w stanie ogarniać wszystkich poletek, a on i mechanikę zrobi, i fizyk, i chemik, I nie jest, też muszę ci powiedzieć, bo też to obserwuję i też śledzę. Ja jestem, bardzo, bardzo dziękuję, jak są pozytywne jakieś tutaj reakcje na nasze programy. To, co słyszę, nie, to mogę tak bezwstydnie powiedzieć, to jest jakaś taka lekkość wysławiania się. I lekkość prowadzenia jakiegoś tam monologu, czy dialogu, czy nie jest to normalne, tak? Ci naukowcy często, zobacz, film się zaczyna prelekcją, tak? Gdzie te slajdy są takie przygotowane, jakieś animacje czy coś, to też nie jest normalne, nie chce tam, się tam ludziom... Tam prawie staniki i majtki. Tak, tam wiesz, tam są pełne sale i taki odczyt, taki wspaniały, cudowny, to zazwyczaj tak nie wygląda. Te odczyty zazwyczaj są, rzadko który naukowiec po pierwsze ma czas, po drugie ma chęć, a po trzecie ma predyspozycję, żeby w ten sposób występować. To nie jest tak, że i ci, te naprawdę najtęższe głowy, one mają to gdzieś. Mm-hmm. Ci, którzy są zafiksowani w nauce, oni nie chcą prowadzić zajęć dla studentów. Dla nich to jest strata czasu. Ja teraz też jakby coraz mniej nie chcę brać na siebie dużo obowiązków dydaktycznych, bo jeszcze czuję, z wiekiem to przychodzi. Ja się dziwiłem temu przywołanemu dzisiaj już Stanowi Gorgolewskiemu, że on mówi, że doba jest coraz krótsza, że on coraz więcej ma pomysłów, coraz więcej chciałby zrobić. No. I rzeczywiście ja zauważam, że tak jest, że wiesz, z wiekiem coraz mniej cię interesują takie banalne sprawy, a coraz bardziej jakieś takie wielkie idee, w które chciałbyś wejść i coś tam zrobić, coś pobadać. Non omnis moriam. Także tak. To taki przejaw tego. Ale powiem ci, że motyl dzisiaj na przykład miał problem,
Znowu, to lubię, jak go tu wspominamy, bo on potem, no, mówiliście. No, mówiliście o mnie, tak. Także pozdrawiamy serdecznie. No, tak. Motyl miał problem, teraz widziałem na Facebooku, bo naraz znalazł dwa aktywne magnetary i nie wie, a ma tylko jedną antenę. Aha, o, to jest tak. A to widziałem, bo to było bardzo dziwne. Nie powtórzę tego gestu, nie powiem, kto ten gest wykonał i on rzeczywiście był taki dosyć ten... Zastanawiający. Ten wizerunek... Dla kolegi tutaj są inne anteny, bardzo proszę. Kurczę, mieliśmy robić, mówię do motyla, no nie? Mieliśmy robić te doświadczenia jonosferyczne anteną 32 w piwnicach i lofarem. No, ja zrobiłem swoje obserwacje, a ty? No, także jak widzisz, masz dostęp i do drugiej anteny. Tak jest. Także ten wizerunek naukowca i trochę jednak odbiega od tego, co jest w rzeczywistości. Jeśli mogę, na koniec. Te dwie płyty i jeszcze jedna rzecz. Dobrze. Bo taka też trochę niepokojąca, bo takie znalazłem właśnie... też jest kwestia raz, że tego wizerunku naukowca, nauki, przekłamań naukowych i tego wszystkiego. I tego jest coraz więcej. Mhm. I tutaj niestety problem jest też w tym, że my coraz mniej interesujemy się nauką. Że te lata 60., ten wyścig kosmiczny, ten pik zainteresowania inżynierią, ten pik zainteresowania naukami ścisłymi, on gdzieś, i to są twarde badania, które przeprowadzono, badając, na przykład występowanie pewnych słów, które są kluczowe i ważne w opisach naukowych. W latach 80. ten wzrost zaczął się przechylać i nastąpił spadek zainteresowania nauką. Wtedy weszły media takie jak MTV, wtedy telewizja jakby zaczęła serwować trochę więcej rozrywki, mniej jest czy mniej pojawiło się tych treści naukowych, mimo że nawet kanały jakieś się pojawiają, no ale co z tego? Jak prawda. W kanałach typu National Geographic albo Discovery królują kosmiczni kosmici, tam czy starożytni kosmici. Kosmiczni kosmici. Jak tych filmów takich stricte naukowych jest coraz mniej. I niestety też kwestia tych baniek, tych społecznościowych, tych stron, takich portali społecznościowych, to wszystko doprowadza do tego, że my bardzo mocno wypłaszczamy się, jeśli chodzi o kwestie zainteresowania i niestety to jest z jednej strony wypłaszczanie albo wręcz wklęśnięcie, czemu towarzyszy uwypuklenie naszej też ignorancji. Ale wiesz co, wydaje mi się, że potrzebujemy znowu wielkich rzeczy. Nie? Tak jak ja było czekam lądowanie na Księżycu. Ja czekam na ten, kurczę, co jest, bo być może teraz jak już ten odcinek będzie emitowany, to może ten Artemis już będzie, tak? Może, zobaczymy. Nie wiem, kiedy będzie emitowany, ale no, jest szansa jeszcze w tym roku, że poleci. Ale właśnie mówię, wiesz co, wydaje, że my trochę nie mieliśmy takich wielkich rzeczy, nie? Bo zobacz, program Apollo, cokolwiek by o nim nie mówić, jaki był jego sens naukowo, wiesz, różny, no bardziej polityczny, wiadomo, ale on zainspirował rzeszę różnych, słuchaj, rzesze w przypadku von Brauna, tam pasuje to słowo, rzesze różnych naukowców, inżynierów. Ale to się i ci zaczęło... ludzie mówią o tym wprost, do dzisiaj żyjący, że oni byli zainspirowani programem Apollo. Tak. I my brakuje nam takich rzeczy, bo my ciągle mielimy to samo, Ja widzę, jak my mamy newsy robić, wiesz, to czasem to już nie ma z czego tych newsów robić, bo to jest ciągle to samo. My Liebe Freund. Na Księżyc! Von Braun mówi, my Liebe Freund. Tak. To się zaczęło jeszcze w latach 40., kiedy właśnie 30., 40., kiedy tacy pisarze jak Doc Smith tworzyli fantastykę. W latach 50., kiedy poleciał pierwszy Sputnik. Mhm. Kiedy tego Sputnika, to nie było tak, że tam Amerykanie, że się wystraszyli, tak, i tam musieli tam szybciutko coś zadziałać. Nie, w Ameryce ludzie z teleskopami w ogródkach
próbowali dostrzec pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. A pamiętasz Starlinki, jak się pojawiły? Aj, no ile to ja też... miałem telefonów z tego wieczoru, jak co to leci, sąsiad do mnie z no balkonu, co to przecież jest sąsiad? Ja na moim osiedlu cała grupa się zebrała i wiesz, ja byłem jakby tym, no, tym w centrum uwagi, no, no nie powiem, że nie lubię, ale tłumaczyłem, tak, czym to jest, no tak, czym to będzie i te pociągi tam się przemieszczały po niebie. Co by tutaj o ile nie mózgu nie mówić, bo faktycznie wiadomo, jak każdy miliarder ma też swoje za uszami i ma, jest dużo punktów, za które można go krytykować, to ja go na pewno nigdy nie będę krytykował za te PR-owe akcje kosmiczne typu Tesla w kosmosie. Tesla w kosmosie zrobiła więcej dla pozyskania nowych w przyszłości naukowców i dzieciaków, które się zajarały kosmosem, niż za przeproszeniem jakieś pierdzieletto czy NASA TV, które nie potrafi tego robić. Sorry, tak. NASA, ale tak to wygląda, nie? Wasza telewizja... Wiesz, bo jeszcze inne kwestie tutaj są z tym związane. Zobacz, bo to jakby... Ja mam... ludzie wracają do czegoś, co było modne i co rozpoczęło się jeszcze w XIX wieku. Cytat z Mickiewicza. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. To Mickiewicz. Wtedy, w tamtych czasach, jakby był taki odwrót troszeczkę i aż do lat gdzieś tam 20., bo był ten spadek zainteresowania, potem znowu wybuchła mechanika kwantowa, potem ogólna teoria względności, znowu jakby zaczęło się troszeczkę dziać w naukach ścisłych. Ale teraz my znowu niestety, to jest przykre, ale mamy ten spadek. Ta sinusoida w dziejach, nie? Cały czas ona jest. Niestety to jest naturalny cykl, ale wiesz co, tak się zastanawiam, czy my mamy wciąż na widoku te wielkie granice, bo zobacz, zawsze była jakaś wielka granica do przekroczenia, nie wiem, ocean do przepłynięcia, nie wiem, kosmos, w który trzeba było polecieć, ta tak zwana final frontier, nie? Tak. Czy my mamy jeszcze coś poza tym, że na przykład, nie wiem, skolonizujemy Układ Słoneczny, nie? O czym będzie nasz kolejny odcinek Pop Science, już zapowiem. Dobrze. No, wiesz, jakby no coraz mniej... Dla mnie to jest bardzo duża kolonizacja i eksploracja i eksploatacja. Nie? I właśnie o tym mówię, że mamy coraz mniej takich, wiesz, naukowych granic, które robią efekt wow, bo wiesz, my z każdym przekroczeniem takiej granicy przyzwyczajamy się do tego. To znaczy nie? Teraz już, zobacz, niby jest to nowe otwarcie właśnie z tym Księżycem, potem z Marsem, ale nie widać tego, ludzie są zupełnie czym innym zajęci, mają to generalnie w nosie. Nie, wiesz, to też nie możemy patrzeć na ludzi ogółem, bo to jest normalne. Jak był program Apollo, to też przecież pierwsze dwa loty to było wała-wiła, wszyscy byli przykuci do telewizorów, a kolejne potem... to już gdzieś tam na tych późniejszych, dalszych kanałach, już nie na pierwszym, tylko tam powiedzmy, nie wiem, trzecim, czwartym, czy ile tam Stany Zjednoczone mają tych kanałów narodowych leciało, więc ogółu zainteresowanie zawsze spadnie, no bo to nie są ludzie, którzy w tym siedzą. Ale chodzi o to, żeby z tego ogółu wyłowić te osoby, które zostaną, które się interesują. O to chodzi. No i no cóż, no, ja mam nadzieję tylko, że poziom edukacji nie będzie spadał, że jednak uda się wyłowić tych zdolnych, tak, którzy potem będą ciągnąć te nauki techniczne, nauki podstawowe, tak? bo to jest bardzo ważne, bo to jakby ciągnie cywilizację. Cywilizacji nie ciągnie religioznawstwo czy historia, aczkolwiek jest ona ważna, tak? Żeby wyciągać wnioski, ale my wiemy, że my nie wyciągamy wniosków. To już pokazało koło historii, które tam się obraca bez przerwy, widać, że nie wyciągamy wniosków. Natomiast to, co daje nam napęd, to są nauki ścisłe i nauki techniczne i jakby dzisiaj jeszcze do tego konglomeratu od wielu lat weszła informatyka, która bardzo mocno jakby spaja też niektóre nauki techniczne, nauki ścisłe, powoduje, że to wszystko zaczyna być takim tyglem, w którym tworzą się nowe pomysły, rodzi się ten świat, w którym żyjemy. Przejdę do płyt, bo już zaraz bym zaczął mówić, że ten świat w różowych barwach też nam się nie rysuje. Ale masz za to w czarnych barwach płyt. Ale mam za to, no niekoniecznie w czarnych, bo czekaj, te są, ta jest chyba kolorowa, czy nie? Jak taką kupię? Nie, czarna. Dobra, najnowsza płyta Megadeth.
Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead. O, proszę bardzo. Płyta, która się zaczyna takim pythonowskim. Wynieście swoich zmarłych, wynieście swoich zmarłych. Aha. Powiem ci, taką formę. Ta płyta jest no, jedną z najlepszych w ich dyskografii. Takie jest moje zdanie. Czyli ciągle mają coś do powiedzenia. Absolutnie. To jest zespół, który, wiesz, który naprawdę fenomenalnie, fenomenalnie zagrał i mam nadzieję, że będzie jakaś trasa koncertowa. Ale patrz, tu możemy nawiązać do tego Venus, nie? Bo jest Life tak. in Hell. Life in Hell. Jak już no, stwierdziłeś, oczywiście. Tam jest jak w piekle. Oczywiście. I płyta, którą Masaż. Tak, masaż. Nie, to jest grupa Message i płyta z 73 roku, aczkolwiek jest to nowe wydanie, mhm. nie jest to płyta stara. Są nie do dostania teraz, są grupa, oni nagrali może z 5 płyt, ale ta jest ewidentnie najlepszą ich płytą. From Books and Dreams. I to jest muzyka, tak jak Megadeth, no to wiadomo, Mustaine jest dawnym współpracownikiem Metallica i on tam troszkę się im drogi rozeszły, założył swój zespół, który jest fenomenalny, tak? Megadeth jest, ma swoją jakby tą linię taką, swoje brzmienie, swoją nie energię. Do podrobienia. Tak, jest zespołem i na tej płycie też jest. A tutaj to jest, mimo że taka czaszka może się kojarzyć właśnie z Megadeth, to jest zespół, który gra rock progresywny, mm-hmm. który kojarzy mi się na początku, jak zacząłem słuchać tej płyty, pierwszego utworu, tu nie ma dużo utworów, tutaj są jak to w rocku progresywnym. Tak, są te utwory jakieś takie króciaki i takie długie przez całą stronę, tak prawie. Na początku on mi się kojarzył troszeczkę z The Alan Parsons Project, mm. Ale potem King Crimson, tak? To jest taki zespół, który może pokazać, w jakich klimatach jest ta muzyka. Zespół mało znany, Message. Zawsze zachęcam do tego, żeby sięgać, zachęcam, żeby słuchać muzyki. Słuchać dobrej muzyki, a uwierzcie, tutaj przyjeżdżając, no ja nie wiem, może gdzieś tam ktoś powie, że to jest kiepskie, tak, że woli jakąś inną muzykę, jakiś synthpop, jakiś może elektronikę, tu mniej jest tej elektroniki ostatnio. Wrócimy do tego. Słuchaj, każda muzyka jest dobra, o ile jest dobra. O ile jest dobra, tak. Bajka o dobrej muzyce. Było, jak to ten napis na tym, na wiacie jednego z przystanków PKS-u. Tanie wino jest dobre, bo jest tanie i dobre. Dokładnie. I myślę, że chyba skończymy. Możemy zakończyć dzisiaj. Słuchajcie, koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie wasze są ulubione lub najbardziej irytujące was takie lapsusy naukowe, jakieś uproszczenia albo przekłamania, które w filmach widzieliście. Pośmiejmy się razem, zróbmy taki festyn dobrego kiczu, który się gdzieś tam naukowego... Festyn dobrego kiczu. Znowu oksymoron, nie? Tak. Festyn dobrego kiczu naukowego, który gdzieś tam w komentarzach może być. Tutaj macie datę kolejnego Pop Science, także zapraszamy was już teraz bardzo serdecznie. Nie patrz, bo promieniuje, bo oczy wypali. Ała, nic nie widzę. To tylko przez... No właśnie, tylko przez ekran można zrobić. Zapraszamy oczywiście na odcinek dla wspierających patronów. Jak? Wystarczy kliknąć przycisk wspieraj albo wejść sobie tam w opisie, też wszystko jest napisane, a my widzimy się z wami w kolejnych Pop Science. Trzymajcie się i cześć! W drugim sezonie już będę umiał.